obrady po przerwie. Przechodzimy do punktu 5. Zaopiniowanie projektu uchwał w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kleszów na rok 2017. Mają Państwo materiały przed sobą. Mamy poszczególne wnioski do nowego budżetu. Bardzo proszę Panią Skarbnik. Wniosek numer 1. Dotyczy przesunięć w zakresie środków Gminnej Komisji Alkoholowej z zakupu usług pozostałych po przesunięcie pod 7380 na zadania opłaty za administrację czynszy za lokale. 7380. Związane jest to z wynajęciem sali na poradnictwie rodzinnego. Czy są jakieś pytania w tym punkcie? Nie, tak. Wniosek numer 1 do budżetu na 2017 rok. Jeśli nie ma pytań, Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku numer 1? Bardzo proszę podnieść rękę. Co Pani Państwa jest za przyjęciem wniosku numer 1, proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy 11 głosach za, 3 wstrzymujących, wniosek został przyjęty. Bardzo proszę, wniosek numer 2. Kolejny wniosek, czy związany jest z strategią rozwoju gminy, zwiększenie o 50 tysięcy złotych. Przypomnę, że w 2016 zmniejszyliśmy. Czyli to się wiąże z, tak, z tą strategią odnośnie zmiany w szkołach, tak? Tak. Bardzo proszę, czy są pytania? Ja mam pytanie, w którym punkcie jesteśmy? W punkcie numer 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kleszów na 2017 rok. Analizujemy wnioski do tego budżetu. My rozmawiamy ogólnie o budżecie, skąd się wzięły dochody, jak wyglądają wydatki, tylko rozpatrujemy wnioski. Ja myślę, że czy my mamy uchwalić budżet, czy my mamy już zmieniać budżet, bo ja tego nie rozumiem. Pani Radna, myślę, że najpierw zajmiemy się wnioskami, a potem przedyskutujemy cały projekt. Ja, no ale ja, to będzie się mieszać, to gdzieś nie razem się dowodzi do tego samego. Wpływy, wydatki i dopiero rzecz. No ja. Na razie to robimy 16. No właśnie szukam też, że nie mogę znaleźć, co dobrze. No ma pan wnioski do nowego budżetu, tak? Dostał pan materiał. I to jest propozycja zmian do tego zaproponowanego przez wójta projektu. Bardzo proszę pani. Proszę Państwa, no budżet składa się z dochodów i z wydatków. Skoro my mamy uchwalić, bo kompetencją Rady jest uchwalenie budżetu, wójt zrobił zgodnie ze swoją kompetencją projekt budżetu. Natomiast my jako Rada mamy uchwalić budżet. W związku z tym ja proponuję, żebyśmy zaczęli od początku. Jakie są dochody? Przeanalizowali, czy to są dochody satysfakcjonujące, czy nie, czy coś możemy zmienić, czy nie możemy zmienić. Jeżeli nic nie możemy zmienić, no to przegłosujmy dochody, a później po stronie wydatków. Możemy dyskutować nad każdym działem, nad każdym zadaniem i tak dalej. No nie wiem, bo i tak dzisiaj przegłosowane wnioski zebrań wiejskich, czy mieszczą się już w tym projekcie budżetu, czy dopiero dział inwestycji wyceni, będziemy zmieniać w styczniu czy w lutym i tak dalej. No ja nie wiem, my zaczynamy od wniosków, a być może, że my chcemy jeszcze jakieś wnioski tutaj wprowadzić i swoje, skoro Rada Gminy uchwala budżet, to Rada Gminy no, powinna dyskutować nad dochodami i nad wydatkami. Tak jest moje zdanie, dlatego ja proponowałabym zacząć ten punkt uchwalenia budżetu od początku, czyli od dochodów. Oczywiście, że tak. Czy taka jest wola Rady? Tak jest. Proszę przegłosować. Dobrze, no jeśli Pani tak uważa, nie widzę sprzeciwu w tej kwestii, możemy zająć się projektem budżetu w ten sposób.
Bardzo proszę procedować. To może pani skarbnik przedstawi te najważniejsze wyliczenia kwoty. Tak. Tak. Bardzo proszę. Dochody z projektu, kwota 277 962 068, w tym dochody bieżące 276 762 68, dochody majątkowe 1 200 000 zł. Ta kwota związana ze sprzedażą działek, tak? Jeszcze na ekonomii tutaj 50% zakładaliśmy, że płynie z tego tytułu. Wydatki planowane to kwota 292 262 541 zł. Wydatki bieżące to kwota 193 672 321 zł, w tym wydatki majątkowe 98 590 220 zł. Wydatki dokładnie opisane są w części opisowej. Jest to sposób standardowy, można powiedzieć, przyjęty w przednich uchwałach, czyli w przednich latach. Jeżeli państwo sobie życzą, możemy... Łącznie z inwestycyjnymi. Tak, tak, łącznie z inwestycyjnymi. Szanowni państwo, czy państwo, jaką przyjmiemy formułę? Czy omawiamy każdy dział po kolei, czy odnosimy się do tych kwestii, które państwo mają jakieś pytania i wątpliwości? Proszę bardzo. Myślę, że jeśli chodzi o wpływy, to tutaj nie mamy wielkiego pola manewru, aczkolwiek jeżeli ktoś ma takie potrzeby, to możemy tam jakiś punkt wytypować. I jest to w pierwszej części, że tutaj dwa zdania ktoś tam odpowiada. Natomiast jeśli chodzi o wydatki budżetowe, w tym inwestycyjne szczególnie, to nie będzie omówione punktowo. Tak zawsze było. Dział po dziale. Dział po dziale, no wiadomo. Dobrze. To pani skarbnik, plan wydatków budżetowych. Tak, tak, wydatki inwestycyjne, załącznik numer 4. Elektryfikacja gminy w pierwszym dziale. Chwileczkę, pani. Nie rolnictwo i rolnictwo. Dobrze, ale chwileczkę, spokojnie. Plan wydatków budżetowych na 2017 rok i zaczniemy od początku. Tylko może pani nie będzie czytała wszystkiego po kolei, tylko... Wydatki inwestycyjne, tak? Nie, po kolei działu, najważniejsze kwoty, jeśli mają jakieś pytania, to proszę się zgłaszać. Oczywiście, właśnie. Dział rolnictwo i łowiectwo, kwota zaplanowana wydatków 24 908 zł. Następny dział wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz. Kwota zaplanowana wydatków 23 099 615 zł. Duża pozycja to są wydatki inwestycyjne, zadanie elektryfikacja gminy. Tutaj zaplanowana jest kwota 20 milionów zł. Następnie dopłata do wody i ścieków. Duża pozycja 3 miliony zł. Dział rolnictwo i łowiectwo. Ktoś z państwa ma jakieś pytanie? Proszę pani Jana Tarkowska. Nie, ja jestem w dziale wytwarzanie zaopatrywania energii. Dobrze, czyli w dziale rolnictwo i łowiectwo są jakieś pytania? Nie. Nie ma pytań? Dobrze. Następny dział wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Pani radna, bardzo proszę. Chcę w tym punkcie spytać, czy musi być aż 20 milionów złotych? Czy skąd ta kwota, ponieważ dzisiaj zdejmowaliśmy z elektryfikacji, czy to jest konsekwencją tego, ponieważ no, z proponowanej projektu uchwały wynika, że mamy, no, że tak powiem, brak do budżetu i mamy deficyt i 14 milionów złotych powinniśmy z nadwyżki budżetowej wziąć. Czy nie udałoby nam się tak zrobić budżetu, żebyśmy wyszli może no, na zero, żeby dochody i wydatki równały się w tej samej kwocie? W związku z tym mam pytanie, czy musi być 20 i czy nie możemy tu zmniejszyć o 2-5 milionów, żeby znaleźć
z czasem te 14, żebyśmy w końcowej fazie doszli do zera. Tym bardziej, że tak jak powiedziałam, na elektryfikację niedawno zdejmowaliśmy znowu 4, poprzednio chyba też coś zdejmowaliśmy, dlatego tu mam wątpliwość. Bardzo proszę. Proszę Pani Kolego. Tak, przesuwaliśmy te pieniądze. Jak tej tabelki, którą Państwo już tutaj wcześniej mówiłem, zaginiemy, to tutaj z tych ostatnich trzech zadań na dole tej tabelki to są zadania związane z elektryfikacją i z już podpisanych umów, to płatności w przyszłym roku tylko z tych podpisanych umów to jest około 14 milionów złotych. Natomiast pozostałe zaplanowane środki to są na dwa duże przetargi, które będziemy teraz, jeden już jest ogłoszony, czyli przebudowa dróg z infrastrukturą w Uszczanowicach. A teraz jestem, nie pamiętam dokładnie, ale certyfikacja, o ile pamiętam, w wartości kosztorysowej to jest niecałe 10 milionów złotych. I drugi duży przetarg, który też powinien być w ciągu dwóch, trzech tygodni ogłoszony, to jest osiedle w Poleniu Uszczanowice, gdzie kolejnych kilka milionów złotych na certyfikację jest też przewidzianych. Także no, nie mamy z czego tutaj możliwości. To znaczy być może, że po przetargach, jak będziemy wiedzieć, jakie są kwoty już konkretne, bo wiadomo, że ja powtarzam, wartość szacunkowa do zmiany do przetargu określa się na podstawie kosztów inwestorskich. Być może, że po przetargach, jeżeli kwoty oferowane przez wykonawcę będą niższe niż kosztorysa, to być może, że jakaś możliwość korekty będzie. Natomiast dzisiaj, kiedy jest otwarta podstawa przetargowa, to te środki w budżecie musi być takie, jakie, na jakie opiewają kosztorysy inwestorskie. Dziękuję, proszę Pani. Ja też, Panie Przewodniczący, ja dlatego chciałabym, że zabrać głos, żeby Pan kierownik skrócił swoją wypowiedź. Powiedział nam, jak mamy wątpliwość, czy musi być taka kwota. Tak, musi być, bo na pewno ona wynika z umów i my już nie dyskutujemy, bo za długo nam to będzie trwało, tak? Pani, byłem rado, że wszystkie kwoty, które są, muszą być. To wszystkie muszą być. Czyli wątpliwości mieć, czyli nie ma możliwości, żebyśmy znaleźli. No, okej, okay, dobrze. Znaczy, tak jak mówię, po tych dwóch dużych przetargach, bo na obydwa przebudowa w Uszczanowicach, wartość kosztorysowa to jest 31 milionów złotych, a infrastruktura na osiedlu Uszczanowice Kolonia też inwestorska to 46 milionów, czyli w sumie 77 milionów złotych. Po przetargach będzie kilka milionów na pewno osiągnięto. To wtedy będzie można to zrobić z kolei roku. Dzisiaj się nie da. Dziękuję. Tak zdjęliśmy, że jest około 30%. Ten deficyt był planowany powyżej 30%. No dobrze, tak mi chodzi o to, żeby później nie zdejmować, bo jeżeli nawet dzisiejsza dyskusja na sesji była taka, że jeżeli jest ogłoszony przetarg i kwota na zawartą umowę wynika, że jest mniejsza, to wtedy nikt nie ma tutaj pretensji i wszyscy głosują za tym, że trzeba ją zdjąć. Natomiast no, jeżeli my nie jesteśmy w stanie wykorzystać czy zrealizować, to później właśnie są te dyskusje, że jednak no, za dużo zaplanowaliśmy, źle zaplanowaliśmy i tak dalej, a nam brakuje tutaj, bo stworzył się deficyt. My mówimy dzisiaj, jak przestrzegamy o takich sytuacjach, tak jak teraz może być w Uszczanowicach. Jest przetarg. Otwarcie 28 grudnia zaplanowane. Niech on będzie na początku stycznia. To przemówę z realizacją na przykład na 30 milionów złotych. Firma robi harmonogram w styczniu z 30 milionów do końca roku, a robi w rzeczywistości 8, tak? I zostajemy z pieniędzmi, które przy podpisaniu umowy mieliśmy, natomiast potem są niewydatkowane. I to są te sytuacje, o których mówimy dzisiaj na koniec roku. Dziękuję. Czy w tym dziale jeszcze są pytania? Nie mam, bardzo proszę Pani skarbnika. Kolejny dział transport i łączność, zadania bieżące, łączna kwota 3 954 000, w tym utrzymanie bieżące dróg gminnych 1 000 000 złotych, dróg powiatowych 430, oznakowanie poziomie pionowe dróg gminnych 250 000, zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych, łączna kwota 1 600 000. Następna pozycja to są zadania inwestycyjne, łączna kwota 22 070 000, w tym inwestycje drogowe 10 710 000, inwestycje gminne 11 360 000 złotych plus rozbudowa
i budowa dróg wewnętrznych 500 tysięcy złotych. Dobrze. Drogi gminne wymienione. Ja mam pytanie takie, umowy zlecenia 100 tysięcy złotych. Na co to są planowane? Nie, to pana są zaplanowane. Dalej w wersji, w części opisowej jest. Transport łączny. Wydanie inwestycyjne, no? Transport łączny. To są zazwyczaj środki planowane na projekty i nadzory dla projektantów, którzy byli prowadzeni do działalności gospodarczej, tak? Przystatko zmów zlecać się. Czyli to nie wiem, to są dla projektantów z wolnej ręki branych, czy no nie rozumiem. Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Mhm. To jest osób fizycznych. Nie prowadzących działalności gospodarczych na podstawie umowy zlecenia. A zresztą takie pytanie, tutaj nie widzę ulicy Głównej. No nie, jeszcze jest po zadaniach inwestycyjnych, jeśli chodzi o drogi. Czy może coś przełożyłem? Nie, to droga powiatowa jest też przygotowana do powiatowego. Ale to jest droga powiatowa też w końcu. 4-5 odcinków, które wymieniamy. Jeden z nich jest Bartoszczaty. Czyli jest tutaj ujęta? Jest. Chwileczkę. Panie kierowniku, a tu jeszcze jest takie zaplanowane zadanie rozbudowa drogi gminnej Kolonia Uszczanowice Żłobnica. Tak jest. To o którą drogę chodzi? To ta droga, o której dzisiaj nawet chwilkę rozmawialiśmy. Może nie, że Państwa. Rozmawialiśmy o tej przy ujęciu wody, prawda? A teraz ten kawałek jeszcze do ujęcia wody. Od skrzyżowania. Od skrzyżowania. No to jest... Bo tam jest kolejna ścieżki, kanalizacja i tam też będą prowadzone prace. To w ramach całego kontraktu na przebudowę Uszczanowice. Proszę pana radny o cenę. Panie radny, już. Ja mam uwagę jedną podstawową, tu sobie odhaczyłem. Dlaczego nie ma podanych kosztów budowy dróg? Które w materiałach, które otrzymaliśmy, które otrzymałem no, co najmniej 7 dni wcześniej, czyli przed sesją. Tu proszę pana. Nie ma nigdzie wypisane koszty. Dopiero dzisiaj nam się doręcza materiale tutaj dodatkowe, które jakoś tam wykosztorysowane. Co Państwo mieliście na celu? Nie podając nam znowu danych na 7 dni przed rozpoczęciem sesji. Chodzi chyba jednak o to, że rzecz jest jedno zadanie na budowę dróg, tak? Nie, proszę pana. Ja mam wypisane wszystkie drogi, rozbudowa dróg gminnych na przykład. Są wszystkie drogi wypisane, tylko w ani jednej nie ma podanego kosztu. Dopiero dzisiaj dostałem tutaj takie uzupełnienie. Ale to uzupełnienie to jest bardzo dotyczy dyskusji na temat zmian w budżecie, bo przedtem właśnie, żeby Państwu pokazać inwestycje, które są realizowane. No to jeszcze tym bardziej gorzej, proszę pana. To dlaczego tutaj zawsze to były cena, nie? Rozbudowa dróg gminnych w Bentoniówce 1470 metrów i była podana cena, prawda, nie? Tutaj nie ma nic. No to za czym ja mam zagłosować? Nie, ja mam zagłosować. Rzeczy figuruje jedna pozycja budżetowa. Przebudowa dróg gminnych. I uważam, że to nie tak powinno być. Zawsze było rozpisane. Uważam, że tutaj jakiś mieliście w tym cel. Nie, nikt mi tutaj nie wciśnie, że jest to po prostu... No błąd w druku czy coś w tym podobnie. Bo nie jest to żaden błąd w druku, to jest jakieś celowe tutaj działanie. No proszę pana, no nigdy tak nie było. No przecież to nie jest pierwszy budżet, który tutaj jest omawiany, jak ja jestem radny. No i zawsze tutaj były koszty wypisane. Tak samo jak tu przy innych pozycjach były koszty. Dobrze, zadał pan pytanie, proszę panu kierownikowi odpowiedzieć. Kiedyś tak było. W mojej pamięci od 4 lat budżet już funkcjonuje w takiej formie, że jest jedno zadanie, jeżeli chodzi o koszty drogowe i są wymienione pozycje, które są realizowane w ramach tego zadania, natomiast koszt jest jeden. To pomaga
ciągłych, wprowadzania ciągłych przesunięć i ułatwia planowanie środków na zadania. Ponieważ nie mamy 20 zadań, tak jak 20 odcinków realizujemy, to mamy jedno, jeżeli chodzi o kwotę. I tak jest, ja pamiętam od 2012. A chyba, panie kierowniku, nie jest to zgodne z tezą uchwalania tutaj budżetu. No bo dobra, no, wypisze pan sobie tam gdzieś podliczy przykładowo. Ja nie tutaj nie posądzam pana o jakich, wie pan, no, poważnych rzeczach, ale na przykład wypisuje pan, że wszystkie te drogi będą kosztować na przykład, nie? 60 milionów złotych, tak? I co, i później się okazuje, że droga w ulicy przez góry, to pan sobie ceni na 9,5 miliona na przykład. I wójt powie tak jak zawsze, no przecież wy żeście zagłosowali, wy żeście to przegłosowali, wy żeście uchwalili. No jak to jest? Tak nie powinno być, proszę pana. W oficjalnym materiale może być, gdzie jak pan będzie wysyłał do opiniowania, czy tam do urzędu wojewódzkiego, czy obojętnie gdzie, w jednej pozycji, ale my, jako radni, powinniśmy mieć rozpisane w detalach to. Ja muszę wiedzieć ile, bo na przykład dla mnie się jedna na przykład już pani nie podoba. Prawie 3 miliony droga kosztuje do Stefanowizny. Przecież tam miało być tylko zrobione, poprawiona trochę droga i telefon czy coś tam dociągnięte. No jest 3 miliony, no. Kupujmy w tej dodatkowej kartce mam dzisiaj, no. No tak nie powinno być, no. Zaraz to powiem. No to może. Dobrze, panie radny, proszę. Nie ma. Pytania. I nie ma ani. No jak pytania? No jak mamy teraz. Jak możemy cały dział. Nie pytania, tylko mój wniosek, bo jest postrzeżenie. Nie możemy tego klepnąć, że tak powiem, jako wszystko razy to, o co prosi kierownik, że wszystko razy te 60 milionów to jest za. Tylko każdą drogę po kolei powinniśmy przeanalizować. No to panie radny, ja powiem tak. No bo pamięta pan, że jak zaczynaliśmy ulicę Główną w Kreszczowie, to było 100 milionów, czy tam ileś, zeszło teraz do ilu, nie? To nie jest takie wiemy, że wszystkie razem i już, nie? No ja. Ja to podaję prosty przykład. No droga do Stefanowizny 3 miliony złotych, no. Gdzie wystarczy polać kawałek asfaltu i założyć im telefon tam, przeprowadzić. To takich przypadków może być 20. Proszę. Jeszcze, no panie radny, no nie gdyby tak, to nie starczy połać asfaltu i czy jest to poświęcenie. Natomiast ta zmiana dotycząca tego budżetu była wprowadzona i na tym roku. Możemy tak samo odnieść do zadania typu identyfikacja gminy, gdzie też nie ma rozpisane i na każdą inwestycję. To samo nie ma na też te realizacje gminy, na wodociągach, na kanalizacji, gdzie robimy różne odcinki, fragmenty. W różnych miejscowościach, przy różnych drogach te zadania są finansowane, a nie ma wyszczególnionego obecnie każdej pozycji. Bo w ten sposób, jak chcąc robić, mielibyśmy ten budżet, który wyliczył setki pozycji, tak? A w ten sposób mamy kilka czy kilkanaście. Każda zmiana później, nie wiem, czy przy przetargu, czy w trakcie realizacji środków pociągów są konieczne zmiany w budżecie. A w ten sposób mamy pewną. Wszystkie zadania, które realizowane są wymienione, natomiast te kwoty w ramach tej jednej całości. I tutaj chyba nie ma możliwości mówienia, że coś jest niezgodne z przepisami, bo budżet jest opiniowany przez RIO od kilku lat, tak jest, i jakoś nikt do tego uwag nie wnosi. Poza tym, panie radny, myślę, że te wszystkie tutaj zadania, jeśli chodzi o drogi, również inne wydatki, wynikają albo z wniosków mieszkańców, albo z wniosków radnych, które składamy. Poza tym, no, urząd przygotowując taką inwestycję opiera się na wyliczeniach, tak, kwotach wynikających z przetargu. Nierzadko pan kierownik czy pana kierownika pracownicy konsultują z radnymi, w której miejscowości dana droga jest rozbudowana, w jakim zakresie, z jakich materiałów, jak ma ta droga wyglądać. Także myślę, że cały czas mamy na to wpływ, na te koszty, bo cały czas uczestniczymy w tych ustaleniach, tak. Więc tutaj ryzyka, że tak powiem, nie widzę. W tej kwestii. Proszę, adwocem pan. No proszę pana, jak pan nie widzi języka, to pan to nie chce go widzieć. No. To tylko tak mogę wyrazić. Nie widzę, że pan okulary nosi, także proszę pan dobry, nie? Tutaj już panu mówię, tu w tym piśmie mam trzy drogi na ulicy, a tu w tym mam jedno. No proszę mi wytłumaczyć.
No to jest w trakcie realizacji, tak? Wszystkie są w trakcie realizacji, u mnie są po przetargu. Tak, panie radny, ale ta tabela, którą pan trzyma teraz w lewej ręce, odnosi się do zmian, które wprowadzaliśmy do budżetu teraz obecnego na 2016 rok, pokazująca panu, że te środki są przesuwane na następny rok, bo tak jak pan kierownik mówił, nie było zapłacone w tym roku, ponieważ faktury są wystawione z terminem płatności i tak dalej. Dlatego pan taką tabelę otrzymał, żeby się mógł się panem posiłkować. 7 milionów na minutę. Proszę pana, teraz tak, bo umierzę, się różnią tym się. Teraz tutaj jest razem rozbudowa dróg gminnych 11 milionów 360, tak? U góry, w głównym, nie? A teraz jak w tabelki wchodzę, to tak. Na ulicy mam w jednej pozycji 700, tym innym i tu mam 3, teraz mam 10. No to jak się to ma? No to jest pogwatane wszystko. No żeby tutaj teraz końca ładu dojść, to nie tak powinno być. Ja, panie kierowniku, wszystko rozumiem, że jeżeli pójdzie projekt uchwały, bo pójdzie dalej do opiniowania, nie? To tam nie musi być tego. Tam ogólnie pan na drogi, pan tam kategoryzuje i oni ogólnie się zajmują. I tam nie musi być rozpisane, natomiast nam w roboczych dokumentach powinno być wszystko przedstawione. I zawsze tak było. Proszę. Jeszcze. Nie wiem, czy to są 2010 rok. Jak? Przebudowa dróg gminnych w ulicy 3 odcinki 7 milionów. No właśnie to 7 milionów. No to 7, no a tu jest 11, to jest jedna ulica zżera. A przecież się pan 2 milionów. No to jedna ulica zżera te 11, no to gdzie to spójność? Panie, ta kartka, którą ja dzisiaj państwu dałem, to ta pierwsza tabela mówi o tych przesunięciach, to po pierwsze. Drugie to są, żeby pokazać państwu podstawowe inwestycje, które będą zaczynane w przyszłym roku. Koszty, żebyście państwo mieli świadomość, bo ciągle słyszymy, że inwestycje nie są realizowane. Jest podpisanych umów na 83, przetargów prawie ogłoszonych albo przed ogłoszeniem na 81 i planowanych do ogłoszenia w pierwszym półroczu na 80 kolejne 3 miliony złotych. To ta kartka ma to na celu, żeby pokazać. Te inwestycje w ulicy, które kosztują 7 milionów, one nie zostaną zrobione w jednym roku, bo to są 3 odcinki, w jednym roku ich nie zrobimy. W związku z tym będą te umowy prawdopodobnie dwuletnie, więc wejdą te środki w 2 lata, w 17 i 18. Tak, to jest pogląd. To jest pomocnicze. Ja bym się. Państwo, to jest poglądowe zestawienie kosztów. Ja bym się to przy budżecie na 2017, to jest poglądowa rzecz. To nie sugerujmy się tutaj, to pani tak. Że to się. A jeszcze jedno. Tutaj w przypadku do sprawa dróg gminnych mamy 18 pozycji. Czy ta kwota 11 milionów nie jest zbyt mała przy tak dużej ilości? Więc tutaj to jest to, co mówił pan wójt, że to jest już poograniczone, ograniczone są te koszty do tych przetargów, które mamy teraz ściśle zaplanowane i tych umów, które są podpisane, że po tych dwóch dużych przetargach my będziemy ten budżet prawdopodobnie korygować. Zobaczymy, jeżeli będzie potrzeba zwiększać, to będziemy występować do zwiększenia środków. Tak jak tutaj już kiedyś była sugestia, żeby nie planować na wyrost, tylko żeby w razie potrzeb te środki dokładać, a nie zmniejszyć. Dlatego też na pozycji w drogach powiatowych po to jest wiedza wysoka, mówiąc szczerze. No to po to, żeby zapłacić to, co mamy zakontraktowane, plus te dwa główne przetargi drogowe, które są w trakcie przetargu. Czyli w ciągu roku na dalsze etapy, że tak powiem, inwestycji będzie urząd wnioskował do Rady o zwiększenie środków. Proszę. Jeszcze jedna uwaga. Na przykład w tym dokumencie dzisiejszym mamy tutaj tak. Budowa infrastruktury technicznej na osiedle Uszarowice Kołania. I uwaga, tutaj jest 46 milionów złotych. 46 milionów. Dokładając koszty, to ile tam działka musi kosztować? To jest po pierwsze, nie? To jest raz. I tutaj na przykład mógłbym, na przykład nad całością jako radny, mogę nie zagłosować, ale pod wybranymi, gdyby były wypisane, pod wybranymi pozycjami, mogę zagłosować na tak, tak? A w takim przypadku mnie pan stawia, i tu jest chwyt z waszej strony, uważam, bo jeżeli zagłosuję ogólnie w inwestycjach drogowych na przykład i ze względu na dwie, trzy takie sumy, ja jestem zmuszony, bo się z tym nie zgadzam, zagłosować na nie. I wtedy w eter idzie, że radny Michałek to zagłosował na nie, bo nie chce, żeby się budowało coś. Więc nie tak ma być.
Nie tak ma być. Powinno być to wszystko wypisane. Ja uważam, że jest to nieprzygotowane. Są tu próby i proszę się nie obrażać, ale są tutaj próby, bo w ciągu roku były zwracane uwagi non stop, że się wycofuje z budżetu i tak dalej, więc ukryliście to w ten sposób, że się popisali, że teraz nie można się doczytać. Tak nie może. Jeszcze raz mówię, tak nie może być. No. Ja chcę wiedzieć, ile droga w Policji przez góry kosztowała, bo mnie ktoś zapyta, ile ta druga kosztowała, ile ta trzecia. A tu mam wrzucone drogi w Policji w dodatkowym na dzisiaj, a wcześniej nie miałem papierku 7 milionów. No i skąd wiem, ile ta droga kosztuje, a ile ta kosztuje? No jak ja mam to wyliczyć? Tam nie powinno być, uważam, że to jest nieprzygotowane. I tak się nie powinno postępować. No, po prostu ośmieszacie nas. No. Dziękuję. Pan kierunku, co pan ma? Proszę, pani Rada Petrowska. Ja najpierw się ustosunkuję do tego, co pan radny Michałek powiedział. Nie zgadzam się z panem odnośnie, ile ta działka miałaby kosztować. No nie, tu też piszę. Ale chwileczkę, dobrze. Niech mi pan powie, która działka była liczona, ile miała kosztować. A te 7 milionów przez drogę w ulicę, to ile te działki tam powinny kosztować? Ile my powinniśmy tam liczyć od właściciela? Za taką fajną drogę. Za taką fajną drogę i ile ten właściciel... Ale ja nie o tym chciałem powiedzieć. Ale dobrze, w związku z tym ja tylko mówię. Czy jakiejkolwiek działce, czy na strefach przemysłowych, czy gdziekolwiek gmina liczyła uzbrojenie? Chcę powiedzieć, że uzbrojenie, prowadzenie dróg, kanalizacji, wodociągów, to jest zadanie własnej gminy i ma zaspokajać zbiorowe potrzeby. To tylko tyle. Natomiast do budżetu to ja mam tak. Ja stoję przy swoim, to co zgłaszałam w ubiegłym roku, że powinniśmy na przykład w dziale tym transport i te drogi ustalić priorytety. Bo takie rozpisanie dróg to powoduje to, że my jako radni później się dowiadujemy, że gdzieś tam droga pod lasem, albo do lasu, albo na przykład ślepa droga została wybudowana, a my jako radni nie mieliśmy na to wpływu, bo być może mobilizowalibyśmy pracowników, żeby przyspieszyć inwestycje tą czy tą. Na przykład drogę przez Uszczanowice, czy drogę przez Kleszczów, czy drogę przez Wkop, czy jeszcze jakąś inną. Natomiast przy takim rozpisaniu braku tych priorytetów w zakresie budowy dróg i mobilizacji i skupienia się na tych głównych inwestycjach spowodowałoby to, że bardziej może ruszyłyby te inwestycje, te najważniejsze i ogólne dla gminy. Natomiast jak z dyskusji z mieszkańcami wynika, to często powstają drogi i my też jako radni dowiadujemy się na końcu, że powstała jakaś droga przez las albo droga donikąd albo coś jeszcze i później słyszymy komentarze i tak dalej. Więc jestem za tym, żeby ustalić priorytety. Kwoty też powinny być, bo być może, tutaj nie zgodzę się z panem kierownikiem, bo pan mówi, że nie ma kwoty w energetyce, nie ma kwot w wodociągach i tak dalej. Ale jest ogólna zasada. Wszystkie działki, wszystkie drogi uzbrajamy. Wszędzie, gdzie my robimy czy nową drogę, czy modernizujemy, to przebudowujemy i sieć energetyczną, tak? W związku z tym, czy my jako radni powiedzielibyśmy nie, bo za drogo wyszła przebudowa w żłobnicy, wyszła modernizacja 12 milionów sieci energetycznej w żłobnicy i co, powiedzielibyśmy nie, to w żłobnicy nie robimy? Nie. My tego w ogóle nie dyskutowaliśmy i dzisiaj się dowiadujemy, że 12 czy 15 kosztowało sieć energetyczna w żłobnicy. Ile tam działka powinna kosztować? A ile kosztowała zmiana wodociągów czy kanalizacji sanitarnej? Więc my na ten temat nie dyskutujemy. Natomiast czy robimy drogę przez las, czy drogę ślepą, czy drogę taką, czy taką, to powinniśmy właśnie podyskutować, czy robimy tą drogę, czy już w pierwszej kolejności, czy ta droga będzie miała ścieżkę rowerową, czy będzie miała chodnik, bo być może, że ona jest przez las, czy gdzieś tam ma ruszyć i niekoniecznie musi być drogą taką, że będzie miała tutaj ścieżkę rowerową czy chodnik. Dlatego też w drogach powinny być priorytety i powinny być kwoty. Natomiast w tych ogólnych, ja to rozumiem i tutaj no nie mam uwag, bo wiem o tym, że my jako radni nie powiemy, że na
na ulicy Krótkiej, czy na ulicy, nie wiem, Warszawce, nie będziemy robić modernizacji sieci energetycznej, bo jest przyjęte zadanie, że robimy w całej gminie. Dziękuję. Proszę pana. Muszę się adwokatem do pani Tarkowskiej powiedzieć, radna, bo nie zrozumiałam intencji, bo nie było pani na ostatniej sesji i tutaj padło. No właśnie. I tutaj padło, że budujemy etapami. Więc gdy zobaczyłem, proszę panią, że 46 milionów złotych, a miał być zrobiony pierwszy etap magistrala i pierwszy etap ewentualnie, tak było ustalenia tutaj. Radbyszuk zabierał głos. Ja nie mówię o etapach, ja mówię o całości. Nie, ale no, mówię, że zabierał pan głos i padło z urzędu, ze strony Urzędu Gminy i wszyscy przyjęliśmy, że etapami, więc podzielić to na trzy, bo miało być na trzy, czyli wychodzi w granicach, niech będzie 15 milionów, nie? A tu jest wpisane 46. Bo przetarg pan mówi, że w całości. A no tak, proszę pana, to trzeba wieloletni wpisać, to trzeba rozpisać to, a nie ja biorę dokument i dlatego ja podaję jako przykład, no, że jest 46 napisane. Nie może tak być, że to każda droga powinna być wypisana, koszt jej, długość mniej więcej wiadomo, no, a jak ktoś nie wie, to się może zapytać. Tak to ja mówię, ja mam ogólnie, ja nie mówię, że u mnie jest tanio, ale mam ogólnie 7 czy 10 milionów u siebie, prawda? No i jedna tam jest napisana jakieś 2-300, a drugie jak mam podzielić? No jak to można? No ja nie mogę zagłosować za czymś, co się wrzuca wszystko razem, no. To powinno być rozpisane, żeby był wgląd, czy ktoś zabierze głos, czy nie zabierze. No powtarzam się, no bo to trzeba powtarzać 1000 razy. No radnych ubywa, nas już jest teraz została garstka i mamy podejmować decyzję, tak? Dziękuję. Jak materiały przyszły niekompletne. Proszę panie radny. Przepraszam, nie winię tutaj biura rady, bo to nie wasza jest wina, ale po prostu z inwestycji od wójta powinien przyjść kompletny materiał. Radny, ja tylko tutaj wrócę, ponieważ ja rozumiem, że te 46 milionów nie jest kwota, którą planujemy w tegorocznym budżecie na 2017. To jest inwestycja, które pan kierownik przygotował na ewentualne przyszłość i prognozę wielo, tak, zadaniową i wieloletnią, ponieważ tak patrząc rozsądnie, to wiemy, że nie jest to możliwe, chociaż by nie wiadomo, ale jaka firma weszła. To wynika? Ja wiem, jaka firma by weszła, nie jest w stanie zrobić wszystko w przyszłym roku i rozliczyć taką inwestycję. Wstęp inwestycji. A to pan kierownik powiedział, że dał nam do wglądu do zmian w budżecie, tak? Okay. Nie, w WPS-ie to jest w WPS-ie. Na 16 rok, ale nie na 17. Ale nie na 17. Proszę państwa, ja jeszcze raz powiem. Ta kartka, którą państwu mamy, to jest poglądowo, żeby państwo zobrazować, jak są planowane teraz, tak, główna tabela i planowane zadania wieloletnie. One są wszystkie wieloletnie. Żeby pokazać Państwu, jaką wartość mają konkretne inwestycje dzisiaj, jak na dzisiejszej wiedzy, ile ta inwestycja będzie kosztować. Tak jak mówimy o osiedlu, to 46 milionów, to jest całość. Ustaliliśmy na poprzedniej sesji, że robimy to 3 lata. Podziałem raz na etapy, w jednym z przez 3 lata i w ciągu tych 3 lat to 46 milionów powinno być wydane. Ale to jeszcze dodam, że to jest kosztorys inwestorski. Tak, jaka kwota będzie w przetargu, to my tego nie wiemy. A pan mówił, że w przetargu są kwoty zawsze niższe, tak? Więc na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jaka to końcowa będzie kwota. No to więc mówię, to więc powinno być. Panie radny, ale już ostatnie zdanie. Więc to powinno, pani radna, być odnotowane w WPF-ie i ja bym się wtedy nie zapytał. Bo bym wiedział, że to jest do WPF-u. A tak, no tu kolegi się tam, wiesz, ile masz za drogę zapłacić w Antoniówce, on mówi nie. To ja wiem, ja wiem. Ile? No jeśli pan spytał. 100 tysięcy. 100 tysięcy. Panie radny, proszę się zgłaszać do odpalane głosy. Przepraszam, panie kierownik. Jeszcze panie radny, do WPF-ie, mimo szczerych chęci, to tej kwoty 46 nie znajdziemy, bo ona się składa na kilka pozycji kosztorysowych. To jest
z elektryfikacji, z wodociągu, z kanalizacji. Z panie kierowniku, ale mówimy o to, żeby rozpisać na zadania, na nuty, dziale, szanowni państwo, rozdziale w paragrafie, budowa drogi w Kleszczowie, budowa drogi w Żłobnicy. A pan wrzucił to wszystko do jednego worka, przyniósł, pan dzisiaj nam przyniesił takie wszystko razem, prawda? 2,16, coś, 2,17 i dalej. Co my z tego zrobimy? Szanowni państwo, po pierwsze... Informacyjnie. Panie radny, jeśli ktoś chce zabrać głos, bardzo proszę zgłaszać się. Po drugie, pan kierownik cały czas próbuje państwu wytłumaczyć, że ta tabela dotyczy zmian do budżetu obowiązującego, żeby zobrazować nam, jak to wygląda, jakie środki musimy przesunąć. Nie odwołujmy się w kółko do tej tabeli. Słuchajmy trochę wyjaśnień kierownika. Bardzo proszę. Panie kierowniku, jeszcze jedno a propos tych zadań drogowych. Proszę państwa, przecież każde zadanie, które jest realizowane przez urząd, każda przebudowa drogi wynika albo z wniosków mieszkańców, które państwo akceptujecie, albo z jakichś ustaleń, które najczęściej do tej sali zapadają. Nie przypominam sobie, żeby wójt samodzielnie podjął decyzję o budowie jakiejś drogi. Po drugie, każda z tych dróg na etapie projektowania jest konsultowana jak nie raz, to kilka razy z radnymi, z mieszkańcami. Zawsze są jakieś spotkania, zawsze są jakieś rozmowy, pokazywanie, jaka jest koncepcja. Wiele koncepcji trafia na komisję, żeby pokazać państwu, jak to planuje te większe inwestycje. Więc no, ja nie bardzo widzę sens teraz każdej drogi rozpisywania. Będziemy mieć tych 30 pozycji w zadaniu drogi. 15 pozycji drogi powiatowe Panie kierowniku, czy pan potrafi zrozumieć, co ja mówię dobitnie i do tego dochodzą już tutaj wszyscy radni. Tych pozycji jest 18, jeśli chodzi o drogę. I każdy wie, że to jest kosztorysowe. Każdy wie, że to będzie przetarg i się może zmienić. Albo iść na dół, to jest przeważnie tak, że troszkę niżej, albo iść czasami też do góry. Natomiast proste mam pytanie do pana, dlaczego tak zrobiliście, że przy na przykład budowie pierwsza pozycja droga w Antoniówce 1470 metrów nie napisaliście, ile to kosztuje? Na przykład przy drodze, i teraz panu przeczytam, budowa drogi gminnej z Łękińska do Wolicy, droga przez tak zwany dób leśny. Też nic nie pisze, a tutaj była niedawna rozruba, że tak powiem, że dlaczego ta droga jest budowana, las jest wywalany i tak dalej. Dlaczego nie napisał pan rozbudowa drogi do Stefanowizmy, na przykład koszt taki, gdzie dzisiaj z tego dodatkowego druku dowiaduje się, że takiej kawałek, takiej dróżki do ludzi, gdzie mieszka tam dwa czy trzy domy i podkład jest, bo to jest stara droga kopalniana, położyć trochę asfaltu kosztuje 2 300 000. No proszę bardzo, no, co was to od tego odpędzało, że tak? Jak ja mam teraz zagłosować, bo ja muszę teraz w całości zagłosować tym pakietem 18 tych dróg. Jak ja mam zagłosować, jeżeli z nich na przykład 14 jest ok, ale 4 nie. Więc ja w związku z tym, że te 4 mi nie odpowiadają, muszę zagłosować na nie. I mówię, i pójdzie Peter to, że ja czy drugi, czy piąty radny będzie, że on jest przeciwny budowie takiej czy innej drogi. A jakby było rozpisane i każdy wniosek by się przegłosowało, to by było ok wtedy. Dziękuję bardzo, proszę. Dziękuję uprzejmie. Ja chciałam zaznaczyć i przypomnieć, że pierwszy raz taka formuła została przyjęta w 2012 roku, gdzie wszystkie zadania drogowe były gminne, powiatowe, były w jednej kwocie. Od 2012 roku sprawdziłam przed chwileczką w BIP-ie, żeby mieć już 100% pewność. To panie radny, pan wtedy się na to zgodził. Nie było, tak było inaczej, bo wiedzieliśmy, no nie wiem, nie będę się tu spierał technicznie, ale każdy wiedział mniej więcej, ile droga kosztuje, jak i co. Dopiero w sprawozdaniu z wykonania budżetu pan Robert robił oddzielny załącznik i wtedy każda inwestycja drogowa była, prawda, plan wykonania. I to też tak jest napisane. Ale nie w projekcie. Dobrze, proszę pana. Projekt od 2012 roku jest w takim kształcie. Ale panie Robercie, ja myślę, że tak, że i to właśnie chyba, ja nie wiem, już nie przypominam sobie tamtego roku, ale ja myślę tak, że dla budżetu jest dobrze, no bo faktycznie ten deficyt jest mniejszy. Tylko teraz to, jak pan radny tutaj wspomniał, no dzisiaj jak ja powiedzmy zagłosuję na tak i za chwilę na kolejnej tam komisji albo sesji będziemy się znowu kłócić o jakąś tam kolejną drogę, no bo na przykład wtedy przyjdzie konkretna już, jak pan mówi, suma, nie? No bo droga, rozbudowa drogi do Stefanowizny, tak? Ja usłyszałem, znaczy zobaczyłem tu w tym, 2 miliony, to jakby wcześniej, nie wiem, czy jakieś tam były kwoty podawane, to albo teraz bym się zastanawiał,
bym nie zagłosował za tą drogą, no bo faktycznie to tak jest. Czy na przykład no, rozbudowa ulicy Miłej. No dobra, dzisiaj ją wrzucamy, że będziemy, głosujemy i ona jest tutaj do realizacji, ale no, nic mi to nie mówi, ale na przykład za chwilę ona tutaj, za chwilę przyjdzie wniosek, czy pan wystąpi, żeby tam no, jakąś no, kwotę już dać. I będziemy się znowu kłócić o to na kolejnej tam komisji, powiedzmy, i sesji, czy to robimy, czy nie robimy. No może jakby faktycznie w tych 18 pozycjach, no nie jest to może aż kto wie ile, i może takie jakieś te sumy były, może by to było szybciej i łatwiej. No bo tu chyba taki ta burza o te drogi zawsze teraz i myślę, że będzie coraz to gorzej z tymi sumami. I bo to, jak pan mówi, no wnioski składają na zebraniach, te wnioski się wrzuca, tylko później niektóre te wnioski nie są realizowane, no bo to jak usłyszymy kwotę, to wychodzi, że jednak Rada nie wyraża na to zgodę i może dzisiaj by się już udało coś z tego wyeliminować, gdzie żeby Rada nie wyraziła na przykład zgodę. Bo to tak, takie też, no, też taka moja uwaga, no, nie wiem czy to, ja mówię, dla budżetu to dobrze, no bo budżet i deficyt wyszedł nieduży. No bo jak 18 dróg się wybuduje za 11 milionów 360, no to okej. Okay. Szanowni Państwo. Nie, no to jeszcze będą dokładane pieniądze, wiadomo, że tylko mówię, to nie będziemy... Proszę o spokój. Szanowni Państwo, sobie nie wyobrażam sytuacji, w której wcześniej podjęliśmy na przykład decyzję o rozbudowie drogi gminnej, załóżmy Kolonia Uszczelowice-Żłobnica, i że teraz, gdy usłyszymy zakres robót, prac i kwotę, zdejmiemy to zadanie. Na pewno nie, ale są inne takie właśnie drogi. Ale tak, ale, bo będziemy zmuszeni do tego, że nie możemy zdjąć. Bo ktoś wstanie drugi i powie tak, no, został zrobiony projekt. Ale się okazało, załóżmy, że przebudowa drogi na Wolnicy będzie kosztować 15 milionów, to będzie pan zdejmował to zadanie? Proszę, teraz nie, bo z jakiego przyczyny? Ale gdyby było to wcześniej, to bym wiedział, co jest grane. I by pan zdjął. No co nie? Nie skoczył. No co nie? Na pewno za Stefanowiną, na pewno, niech mi pan wierzy, na pewno za Stefanowiną bym nie zagłosował za 2300. A w tym przypadku muszę zagłosować za, bo po prostu nie znam kosztów innych. Dobrze. Panie kierowniku, coś chce pan dodać? Pytania w tym dziale, proszę. W tym dziale ja chciałabym się spytać, na czym polega przebudowa ulicy Miły? I ile ewentualnie ma kosztować? Bo ja nie wiem, Miła, no wydaje mi się, że jest okej. Z czego wynika i skąd się takie zadanie wzięło? To jest właśnie konkretna sprawa, bo ja dzisiaj nie jestem na tym, żeby nie kosztować przebudowa ulicy Miły, bo jesteśmy w tej chwili na etapie robienia koncepcji. A więc wzięło się stąd wniosków mieszkańców o uzbrojenie po wschodniej stronie ulicy Miłej. Tam cały teren jest przeznaczony do zabudowy mieszkaniowej. Tam powstają nowe budynki i mieszkańcy cały czas piszą wnioski, nawet w których był to rozpatrywany jakiś czas temu wniosek o uzbrojenie kolejnych terenów. Z uwagi na to, że jak Państwo spojrzycie w miejscowym planie gospodarowania terenu, między Łódzią Cudowną a Łódzią, wchodzą jeszcze w Szczeniło, ja pamiętam dwie drogi z terenów zabudowy, gdzie też mieszkańcy cały czas tam chodzą i piszą tutaj wnioski o budowę infrastruktury. W ulicy Miłej musi być przebudowana część sieci, po prostu zwiększone średnice, zwiększona kanalizacja deszczowa. To powoduje pewne koszty. Początkowo w ramach tego miała być wymieniana nawierzchnia tylko na drodze i ścieżce i przyłącza. Dzisiaj wiemy, że będzie to konieczna rozbudowa również sieci wodociągowej na pewnej części i rozbudowa kanalizacji deszczowej, bo nie odbije się do kanalizacji, która jest bliżej tej ilości wód terenu. Przewidziany w planie można budować do zamówionej drogi. Ale ja co tu powiem, kosztów też Państwu dzisiaj nie jest wydarzyć, bo nie wiem, możemy sobie strzelać kwotę, bo będzie pisać w blokie, natomiast nie mam kopiarki dzisiaj, nie wiem, bo jeszcze nie jest zapisana koncepcja. No to jest plan, tak? No, zaplanowane środki. Tamte długie jest zaplanowane. Nie ma zaplanowanych, bo pan kierownik nie jest w stanie nam powiedzieć, ile. Więc nie ma zaplanowanych. Ale przecież znaczy pan kierownik, że zaplanował środki, na jakiej podstawie zaplanował? Na najbliższe. Dobrze, dlatego ja jestem za tym, żeby pan kierownik ustalił priorytety w zakresie budowy dróg. Co są najpilniejsze? Te, które mają służyć wszystkim mieszkańcom i te drogi, które się dowiadujemy później, gdzieś przez przypadek, bo to nie było ani na zebraniu wiejskim, ani nic, tylko pan mówi, że mieszkańcy pisali. Ja o przebudowie drogi Miłej dzisiaj się dowiaduję.
na przykład jestem radną z tamtego terenu. Dlatego też jestem za tym, żebyśmy przyjęli priorytety, które drogi realizujemy w pierwszej kolejności, ponieważ później dział inwestycji mówi, że oni nie są w stanie, bo tyle zadań inwestycyjnych i tak dalej. My powinniśmy się skupić na tych strategicznych drogach, na strategicznych inwestycjach. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pana radny. Panie Robercie, ja bym się chciał zapytać o drogę gminną Łękińsko-Wolica, droga przez las. Jaki tam jest odcinek i czemu ta droga ma być wykonana, skoro tutaj wiem, że się powinienem do tego odnosić, czy to będzie w okresie jednorocznym czy dwuletnim, ale wartość inwestycji wynosi 3,5 miliona. Ja to jest droga przez las, tak? Tak, to jest ta droga, która tutaj już była nieraz mowana, czy droga była ona tam mowa, do ulicy, tam jest nowa droga, że musi mieć przymiotka, szanowni państwo, proszę o długość tego jest droga. Ile? Około 2 kilometrów. 3,5 miliona? Szanowni państwo, proszę o Panie Robercie, czyli Stefanowicz, dlaczego to był podstaw, to było zrywane? Czyli nie było tak, jak to Michał mówił, że dywanik położony na rąk wyszodzie. Oczywiście, no to jest dorzucanie pieniędzy, te płycie musiały być zdjęte. Z tego na to budowa i na ten sposób, żeby przyjechać ścieżek już do tego. Mówię, że to zrobiło się kosztanie. To też jest kosztowo zdrowe, żeby się Szanowni państwo, czy w tym dziale jeszcze są pytania? Nie. Nie ma, szanowni państwo, ja mam do państwa taką gorącą prośbę z uwagi na to, że przybył już na nasz gość, więc bardzo bym państwa prosił, jeśli moglibyśmy teraz na chwilę oderwać się od tego projektu i zająć się wnioskiem Komendy Powiatowej Policji. Bardzo serdecznie witam pana komendanta Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie, który przybył na moje zaproszenie w związku z wnioskami, które do nas wpłynęły z komendy. Pozwolę sobie pana komendanta zaprosić, także jeśli państwo pozwolą, to żeby nasz gość po prostu nie czekał, bo ta dyskusja pewnie jeszcze troszeczkę potrwa. Prosiłbym o zajęcie się tymi wnioskami. Panie komendancie, bardzo proszę, oddaję panu głos. Dziękuję bardzo. Nazywam się Karol Jęczarek, mam od pewnego czasu zaszczyt pełnić funkcję tutaj komendanta powiatowego Policji w Bełchatowie. Nie wszyscy państwo mieli okazję poznać jeszcze. Proszę państwa, szanowni panie przewodniczący, szanowni państwo radni, zwróciliśmy się do gminy Kleszczów, do rady gminy, o dofinansowanie zakupu przede wszystkim pojazdów, jeżeli chodzi o pojazd oznakowany. Chodzi nam tutaj o system tak zwany sponsoringu, czyli o system, gdzie połowę wartości pojazdu sponsoruje samorząd, a drugą połowę dokłada Skarb Państwa. Zależało nam tutaj na zakupie dwóch pojazdów, to prawdopodobnie są typu średniego pojazdu, typu Kia powiedzmy. To są pojazdy wartości 65 tysięcy, tak? Jeżeli dzieląc to na pół, to wartość po oczywiście jest 32,5 tysiąca, jeżeli chodzi o zakup dwóch pojazdów. To jest łączna wartość, czyli około 65 tysięcy złotych. Jeden radiowóz bezpośrednio byłby tutaj skierowany do posterunku policji w Kleszczowie, a starszy samochód przeznaczony byłby do dalszego funkcjonowania w Bełchatowie. Natomiast drugi pojazd byłby do dyspozycji Wydziału Prewencji. Dlaczego też, proszę państwa, dlaczego państwa akurat, tak? Ponieważ przeliczyłem sobie, że chociażby od 1 stycznia na 200 kilka interwencji w Kleszczu, gminie Kleszczów, 1/3 realizowana jest przez jednostkę policji Bełchatowej. Przyjeżdżają tutaj policjanci z Bełchatowa. W tym roku już mieliśmy 50 zdarzeń drogowych, to jest 1/5 więcej niż w zeszłym roku.
z czego już Państwu powiem, może będziecie Państwo ciekawi, było 13 wypadków, 17 osób rannych, to też jest połowa więcej niż w zeszłym roku. To nasza wizyty częstsze tutaj w gminie Kleszczu. To jest sprawa, że nie wszyscy Państwo są zadowoleni z tego powodu, także policja za często jest, ale to też często spowodowane jest między innymi nowym systemem wprowadzonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli mapą, krajową mapą zagrożeń. Bardzo dużo mamy zgłoszeń, no zakładam od Państwa mieszkańców tutaj, jeżeli chodzi o miejsca zagrożone. Nie potwierdza się jakieś gro tych zgłoszeń, natomiast tam kilka tych zgłoszeń to są głównie potwierdzenia przekraczania prędkości w poszczególnych miejscowościach czy na poszczególnych ulicach tutaj w tym zakresie. Zwróciliśmy się też do Państwa z prośbą o dofinansowanie zakupu psa służbowego, patrolowo-tropiącego, który byłby tutaj na wyposażeniu również posterunku policji w Kleszczowie. Jeden z policjantów po półrocznym szkoleniu miałby tutaj możliwość wspólnego patrolowania gminy z psem, ale o co tutaj głównie chodzi, to jest pies patrolujący, tak? Coraz większy kłopot zaczynamy mieć z włamaniami na terenach tutaj właśnie gminy Ościennych Odbywatowo, między innymi Kleszów, a mam nadzieję, że pies tropiący pozwoliłby tutaj na większe wykrycie w tym zakresie. Pokrótce dziękuję, chyba że Państwo macie pytania, to chętnie odpowiem. Panie Komendorze, Szanowni Państwo, jeśli są jakieś pytania, bardzo proszę. Proszę Panie. Drodzy Państwo, myślę, że na bezpieczeństwie nas i naszych mieszkańców no, nie powinniśmy oszczędzać. Chyba, że tak Pan Komendant wspomniał, jeden z tych samochodów miałby trafić tutaj do nas, do naszego posterunku. Jeśli chodzi o tego psa, o którym Pan Komendant wspomniał, na pewno przyczyni się w jakimś stopniu, jeśli będzie oczywiście, do większej wykrywalności zdarzeń, przestępstw, wypadku kradzieży czy włamań na naszym terenie. Też, Szanowni Państwo, bardzo proszę, otwieram dyskusję. Są jakieś pytania do Pana Komendanta w tym zakresie? Nie ma żadnych pytań? Nie ma pytań, wszystko jest jasne. Często wizyty Panów u nas na terenie. Proszę bardzo. Poza mapą zagrożeń chciałam zapytać, czym spowodowane jest częste wizytowanie naszej gminy przez panów? Znaczy wizytowanie, to znaczy? Znaczy Państwo się powiecie, Szanowna Pani Rada, Szanowni Państwo, no, powinniście się cieszyć tak, że policja jest tutaj często, tak? I staramy się dbać o Wasze bezpieczeństwo. Jeżeli już mówimy tak już poważnie, najczęstsze zgłoszenia, jeżeli chodzi już o stricte, tak, jeżeli chodzi o gminę, to ja już nie abstrahuję od elektrowni, od kopalni, gdzie są to zupełnie innego charakteru zdarzenia, ale gros zdarzeń to są, to już Państwo mówię, to są nietrzeźwi kierujący, jeżeli mówimy o takich już ujawnionych. Nie, proszę Państwa, w stosunku do ilości zagrożeń, w stosunku do ilości kolizji na miejscu zdarzenia, łącznie z, patrząc, jeżeli mówimy o samych nietrzeźwych, to skupmy się powiedzmy na ruchu drogowym. To jest ruch drogowy, ale przede wszystkim to jest prewencja, ponieważ nie jest poza imprezami, tak, masowymi i innymi, przemoc w rodzinie. Tu niestety powiem szczerze, że też dosyć, coraz częściej zaczynamy przyjeżdżać, coraz więcej z niebieskich kart zakładanych również z gminy Kleszczów i poza bardzo sporo jest interwencji domowych, tak zwanych rodzinnych, tak, awantur domowych. Ale, a poza tym, no to powiem szczerze, jeżeli chodzi o pozostałe, w stosunku do pozostałych gmin, to nie jesteśmy, powiedzmy sobie, ani częściej, ani rzadziej. Ale chciałam zapytać, w ostatnim czasie jest taka, można powiedzieć, wzmożona bardzo obecność Państwa na terenie naszej gminy. No, mogłabym powiedzieć, że praktycznie prawie codziennie w ostatnich 2-3 tygodniach. Czym to jest spowodowane? Czy to jest jakaś specjalna akcja, czy nie ma, ktoś dzwoni? Nie, jeżeli chodzi o nie ma jakiejś, nie jest mi wiadomo, czyli jakby nie wiadomo, czy nie jest prawdą, że byłoby jakoś tam częściej.
jeżeli chodzi o jakieś pani mówi zmożone akcje czy działania, bo tak nie jest. Natomiast jeżeli chodzi o jeżeli policjanci są częściej w jakichś punktach, to jest to związane z naszym obowiązkiem reagowanie i sprawdzanie tak zwanych tych, że tak powiem, punktów zapalnych bezpieczeństwa. Ja Państwu może powiem, bo będziecie Państwo ciekawi, jakie to są zgłoszenia, dobrze? Jeżeli chodzi o, bo mieliśmy łącznie z naniesionych zagrożeń 23 zgłoszenia tutaj, z czego 19 było niepotwierdzonych, ale wszędzie musieliśmy być, a 4 są potwierdzone i to wszystkie dotyczą kategorii przekraczania dozwolonej prędkości. To jest droga między Uszczanowicami, Kolonią, a Mileniną w Kleszczowie, tam były 2 punkty zgłoszone. W Kleszczowie na Sportowej i w Chubach na skrzyżowaniu z drogą do Chorzeniec. Natomiast pozostałe to oczywiście tam też Kleszów Milenina, Błękińsko, Uszczanowice, Rogowiec, znowu Uszczanowice, w pobliżu wsi Wolina, tutaj mówimy tutaj o niestrzeżonym przejściu przez tory, plus spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, zgłoszenia w Błękińsku, Uszczanowicach, Kleszczowie kilka punktów, no i używanie środków uderzających, to też sporo, no więc to po prostu wszystko musimy widzieć w sprawie, nie sprawdzimy tego raz. Musi być tam kilka, jeżeli nie to kilkanaście razy. Jeżeli pani o to chodzi, to pod tym względem patrzeć, jeżeli patrzymy na krajową mapę zagrożeń, to tak, to jesteśmy częściej, jeżeli to tam, gdzie po prostu ludzie zgłaszają nam zagrożenie. Natomiast jest to mapa anonimowa, nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy ktoś po prostu robi sobie żarty, czy naprawdę się martwi o bezpieczeństwo. No panie inspektorze, są żarty, bo w ulicy nie ma torów. No akt pijaństwa też był na posterunku policji, tak? W Kleszowie, no to też nie było. Potwierdziło się? Nie, jeszcze nie. Zignorowałem. Szanowni Państwo, czy są jeszcze jakieś pytania z Państwa strony, Pana Komendanta? Nie, ich kontroli. Znaczy, czego Państwo się oczekują, tak? Bo powiedzmy sobie szczerze, że proszę Państwa, nie jest kwestia jakaś tam nadrepresyjna, żeby Państwu czy mieszkańcom gminy, w cudzysłowie mówię oczywiście, umilić życie. No, proszę Państwa, staramy się zwracać uwagę na bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest bardzo ważne. Akurat jeżeli chodzi o infrastrukturę, jest bardzo dobrze, jeżeli chodzi o gminę Kleszów. Natomiast kwestie związane z przekraczaniem prędkości, jak Państwu mówiłem, no mamy już w tej chwili 1/5 więcej zdarzeń niż w zeszłym roku, tak, drogowych. Mam nadzieję, że jeżeli będzie policja, to będzie mniej tak zdarzeń, a przepisy obowiązują nas wszystkich. No mam nadzieję, że one nie zostały wymyślone po to, żeby, tak mówię, komuś było przykro, tylko po prostu, żebyśmy byli w stanie od tych 50 km zahamować i nikogo nie potrącić. Nasi mieszkańcy zwracają bardzo dużą uwagę na przekraczanie prędkości, co widzimy po ilości wniosków, które składają w zakresie montażu progu zwalniających i urządzeń ograniczających prędkość. Także na pewno jest to w pewnym stopniu jakiś problem naszej gminy z tym przekraczaniem prędkości. Dobre drogi. Tak, zawsze, przepraszam, że tam zawsze, gdzie są dobre drogi, jest tendencja oczywiście do przekroczenia prędkości i zwykle jest wielki konflikt między kierującymi pojazdami a mieszkańcami, tak, którzy właśnie, tak jak pan przewodniczący powiedział, nie składają wnioski o ograniczenie prędkości w służeniu infrastruktury w tym zakresie. Dobrze, szanowni Państwo, jeszcze nie mam żadnych pytań, to ja bardzo serdecznie dziękuję panie komendancie za przybycie, za odpowiedzi na nasze pytania. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Mówię, żebyś przyjął przesłanie głosowania, nie zarządzał. Nie, spokojnie. Szanowni Państwo, mamy 2 wnioski. Tak jak Państwo słyszeli, czy jeszcze są jeszcze jakieś pytania w tej kwestii? Jeśli nie ma, to proponuję przejść do głosowania. Wniosek numer 1. Dofinansowanie w kwocie 65 000 zł do zakupu 2 radiowozów. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku, proszę podnieść nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W 7 głosach za, 1 przeciw i 3 wstrzymujących, wniosek został przyjęty.
Szanowni Państwo, i wniosek drugi o dofinansowanie zakupu psa trapiącego dla potrzeby naszego posterunku. Kto z Państwa jest... Jest potrzebny? Jest, jest. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku, proszę powiedzieć, jaki jest przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Przy 6 głosach za, 1 przeciw i 4 wstrzymujących wniosek również został przyjęty. Szanowni Państwo, wracamy do projektu budżetu. Rozumiem, że w kwestii rozbudowy dróg zostało powiedziane już wszystko. Proszę Pani Skarbnik, następny dział. Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa. Kwota ogólna wydatków zaplanowana 8 922 tysiące złotych. Główne pozycje to opłaty za wyłączenia gruntów rolnych leśnych 150 tysięcy złotych, to są zadania bieżące. 706 tysięcy koszty administrowania lokalów mieszkalnych użytkowych plus zadania inwestycyjne, łączna kwota 7 milionów 960 tysięcy złotych i tutaj duża pozycja 7,5 miliona budowa budynków komunalnych w Puszczanowicach 60 tysięcy złotych. No i tutaj jest ok, no mamy obraz i widzi Pan, o to chodziło. Czy są pytania? Czy są pytania? Tak. Bardzo proszę. Na jakim etapie jest budowa budynków komunalnych i ile? I łączne koszty, jakie będzie wynosić? Tak jak tutaj w budżecie sprawy 7,5 miliona złotych jest koszt budowy. Całkowity? Tak. Budowa już jest w trakcie. Przez cały będą teraz proce fundamentowe. Od listopada budowa jest potrzebna. Dobrze, ale to uzupełniające. Jak budowa jest rozpoczęta, to jakaś kwota już poszła? Jeszcze nie. Czyli nic nie poszło, wszystkie płatności będą w przyszłym roku, termin zakończenia w przyszłym roku. Łączny koszt 7,5 miliona złotych. No to jest niecałe, to 7 400 70 złotych. Kartory, tak? Umowa podpisana, umowa. To są panie już jest podpisana umowa. Umowa dokładnie jest tutaj tabelce, której pan ciągle tu pan ciągle wspomina. Pan już nie przypomina pan. Co to za firma? To robi konsorcjum firmy Wiktor Radomsko i przemysłówka Czesławowa. I to są, powstaną dwa bloki i garaże, tak? Tak. Proszę pan Radysiu. A ja jeszcze mam panie kierownika, modernizacja budynku w Kleszczowie przy ulicy Sportowej 3. No, 60 tysięcy. Co to jest? Budynek hotelu. A co tam za te 60 tysięcy będzie? Bo w tej chwili ja nie jestem w stanie powiedzieć, to są takie środki zaplanowane na ewentualne rozpoczęcie prac. Mówimy to projektowo, projektowych dróg drobnych remontów, bo cały czas z tym budynkiem są dyskusje, w jaki sposób to wyremontować, czy to spółka, czy to gmina. I to jest zarezerwowane zadanie, zarezerwowane środki na jakieś drobne prace, albo na rozpoczęcie prac projektowych. Dziękuję. Proszę pan radny. Czy mam rozumieć, że to jeszcze przyjdzie pod obrady do nas ewentualnie, czy to już urząd? Na przykład zapadnie decyzja, remontujemy. Czy my to będziemy jeszcze zatwierdzać, dyskutować na ten temat, czy wy już to robicie w swoim zakresie? Znaczy, jeżeli nie będziemy mieli, czy jeżeli środki będą wystarczające, to myślę, że nie będzie potrzeba. A no właśnie, widzisz sprawę. I tu się je. I tutaj jestem też przeciwny, tutaj muszę powiedzieć dwa zdania więcej. No niestety tak nie może być, że ta spółka Solpark też należy do spółki Solpark, tam jest rada nadzorcza, tam jest zarząd i chciałbym wiedzieć, ile jak my 60, czy my mam tu na myśli radę i gminę, nie? To ile oni wkładają? Prawda? Bo dobra, że jakby to była spółka komuna, dobra, działa dla dobra mieszkańców, no można przymknąć oko, no wiadomo, jak kiedyś tutaj mówiliśmy i wszyscy się zgodzili, że te spółki komunalne, jak wychodzą na zero, to trzeba uznać, że jest dobrze. Nie? Ale ta spółka to jest spółka, która ma zarabiać pieniądze, w której obsługiwani są większość ludzie spoza naszej gminy, prawda, bo tych przyjezdnych na basenie, na tych tam różnych atrakcjach w Solbarku jest dużo więcej niż naszym.
Więc jak? Oni tylko będą kasę bić i wołać non-stop, dawać, bo my remont, bo tam dalej pójdzie, są jeszcze większe kwoty za chwilę, nie? Więc uważam, że tutaj się powinno też jakoś to obwarować jakimiś, że po prostu to ma trafić pod obrady rady i to rada zdecyduje, czy wydajemy takie pieniążki, czy nie. No bo z tego zapytałem celowo i dostałem odpowiedź jednoznaczną, że jeżeli oni się w tym zmieszczą, to zrobię tak, jak dawniej robił powiat radomsko, nie? Jak ktoś by dali na drogę 300 tysięcy, to zrobili tyle, co za 300. Mimo, że wcześniej mówili, że oni dołożą 600. Nie, nie dołożyli, tylko zrobili to za 300 i na drugi rok znowu za 300. I jakbyśmy im tak dawali, to całą drogę by za nasze wyremontowali. Nie wkładając swojego ani grosza. I tutaj może być to samo. Bo tam dalej są inne jeszcze kwoty na doposażenie, na to, na sianko. I koniec końca wyjdzie, że daliśmy 1 000 000 złotych i sobie pan prezes robi za 1 000 000 złotych i później chodzi i chwali, że jaki on jest prezes, bo... Tak, ale ja mówię tylko, że hipotetycznie, nie? Że tak może być. A nie powinno być tak, powinno być czarno na biało. Dajemy 60 tysięcy, powinniśmy wiedzieć na co konkretnie. Wymiana okien, proszę pana. A jak będzie więcej złożone, wtedy idę, aha, to za te 60 milionów, ale za tamto włożyli swoje. A tak to czarna masa. Wniosek powiedziałem, powinno być wypisane na jaki charakter roku. To powinno być doprecyzowane. Do sesji powinno być sprecyzowane, co to ma być. Za te 60 tysięcy. Dobrze. Jeszcze ktoś chce rozmówić? Proszę. Ja chciałam się spytać. 200 tysięcy złotych w dziale jest na koszty postępowania sądowego prokuratora polskiego 200 tysięcy, więc co się dzieje w tym zakresie, w tym dziale, czy mamy jakieś sprawy, czy coś, zresztą to nie jest jedyna pozycja, ale w tym dziale akurat aż w mieście i w innych działach też mamy koszty, ale w tym dziale... Ale w którym miejscu, pani radna? My jesteśmy w dziale gospodarka mieszkaniowa. Tak jest, na samym końcu. Ja tu nie widzę 200 tysięcy. Nie, to jest dziale usługowa. Dobra, przepraszam. I rozumiem, że w tym już nie ma więcej pytań. Proszę pani skarbnik, następny dział. Działalność usługowa. Przerwę. Mam nadzieję, że to jak to pan, mój wniosek pan teraz przegłosuje? Jest on zapisany. Czyli przez aklamację on przychodzi, tak? Możemy przegłosować, jak pan radny. Nie, no bo proszę panią, no bo później będziemy głosować nad całością. Dobrze. To, co wcześniej mówiłem. Dobrze, panie radny, proszę przygotować głosowanie. Proszę sprecyzować. No więc mówię, proszę do sesji, tak. W punkcie, gdzie jest 60 tysięcy, na konkretne naso, na konkretną robotę, jaką? Czyli w dziale 700, modernizacja budynku przy ulicy Sportowej 3, szczegółowy opis. Byśmy wiedzieli, na co modernizacja tego obiektu. Proszę bardzo, szanowni państwo, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku zaproponowanego przez pana radnego Henryka Michałka? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy 5 głosach za, 2 przeciw i 4 wstrzymujących wniosek został przyjęty. Proszę dalej. Działalność usługowa, dział 710, wydatki bieżące, kwota 684 200, koszty związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, zaplanowana kwota 207 200, na pozostałą działalność 477 000, w tym ogłoszenia 15, pozycja zakup usług polegających na wykonaniu ekspertyz, analiz, opinii 185 tysięcy. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowane przez Ferat Inwestycki z gminy, kwota 200 tysięcy. Ja mam pytanie, pani skarbnik. Tak. Zakup usług polegający na wykonaniu ekspertyz, analiz i opinii. Zaplanowane są przez 2 referaty OSG 85 tysięcy i 100 tysięcy przez IG. Panowie, możesz szczegółowo. Panie kierowniku, co zaplanowano w tym dziale? To
panie profesorze, że tak konkretnie na tą kartę CLD chcę powiedzieć, w ciągu roku padają różne sprawy związane z opiniami technicznymi, z opiniami ekspertów, rzeczoznawców, że to chodzi o jakość prac, czy czasem chodzi o spory między wykonawcą a nami. I wtedy jest potrzeba zlecenia takich analiz ekspertów. I to są takie sprawy, które nie do końca są jasno przewidziane. Czyli jakieś odwierty na drogach, takie rzeczy, no to w tym działa? Odwierty akurat nie. Badania laboratoryjne, one są realizowane w ramach inwestycji, natomiast opinie rzeczoznawcy na temat jakości pracy są czasami. Albo przy odwiertach, jeżeli jest spór, tak mamy teraz ze Skanską, taką opinię robi Skanska, jeżeli jest spór między, są różne wyniki badań, to zlecamy taką niezależną ekspertyzę, która ma na celu ocenę, kto tutaj mówi prawdę, a kto nie. I to są takie sprawy, które wynikają w trakcie roku. To tak z doświadczenia wiem, że w ciągu roku jest kilka takich zleceń i one są od kilku do kilkunastu tysięcy różne, więc stąd te środki. Pani skarbnik, a to co pytała pani radna Tarkowska, te koszty postępowania sądowego prokuratorskiego? No to są sprawy, bo ta kwota chyba też wynika z tego, że biuro prawne nam składało też informacje. To są wszystkie, nazwijmy to, sprawy, które są w sądach i z roszczeniami wykonawców w stosunku do gminy. Te sprawy, teraz mamy w sądzie gdzieś 5, może 6, to są sprawy o albo kary umowne, niesłusznie przez nas naliczone, albo za roboty dodatkowe, które gmina nie zaprosiła. To są roszczenia wykonawców na różne kwoty, stąd to w budżecie, bo gdybyśmy taką sprawę przegrali, no to z tych środków wtedy gmina ma zapłacić te pieniądze. Proszę pani radna. Mam pytanie, to ilu mamy prawników, dlaczego nasi prawnicy nie idą do sądu reprezentować gminy, tylko musimy kancelarię dać, pan mówi, że prawników... To nie chodzi o... To nie są pieniądze na wynagrodzenia dla prawników, są pieniądze, o które występują. No to jest o którą występują wykonawcy. Usługa prawna jest niżej czy... No dobrze, ale to jest usługa, w dziale usługi, tak? Mm-hmm. Czyli na co konkretnie takie pieniądze? Jeżeli na przykład jest sprawa taka, no wyczyliśmy firmie karę umowną w wysokości 50 tysięcy złotych za to, że coś nie zrobiła. Tak, no, to on się z tym nie zgadza. Nie zgadza i się do sądu. Sąd przyznaje mu rację, wobec tych pieniędzy z tego zadania płacimy te środki. A były takie przypadki w tamtym roku na przykład, że musiała gmina zapłacić komuś? No były, skoro zaplanowano 200 tysięcy. To są zawsze planowane pod kątem sprawy, jeżeli są, to żeby mieć zabezpieczenie. Takie zabezpieczenie, gdybyśmy przegrali, możemy przegrać, tak? Tak, tak. Już nie pamiętam, czy byśmy to zrobiły. No dobra, panie, niech pan nie szuka. Czy słyszałem coś płaciliśmy? Tak, to nie. Są jeszcze jakieś pytania w tym dziale? W tej obsłudze odnośnie tego? Nie, bo mam inne pytania. W tym dziale. W tym dziale tak. Jest taka pozycja. Zakup czasopism i książek jest 48 700 i drużej, później niżej są środki na wydawnictwa i razem to jest 143 tysiące. Ale to jest kolejny dział, panie radny. No tak, ale... W dziale 710. Nie ma pytań. Panie skarbnik, kolejny dział. Dział 750, administracja publiczna, kwota zaplanowanych wydatków 12 929 823 zł, w tym zadania zlecone 41 961. Na działalność bieżącą starostwa w Bełchatowie chodzi o komunikację i stan prawny 93 500, na działalność rady 540 713, na administrację 9 635 817. Tutaj są wszystkie paragrafy wyszczególnione wraz z pozycjami, na co te środki są przeznaczone. Następna duża pozycja, rozdział środki na promocję jednostek samorządu 365 tysięcy złotych. Pozostałe koszty działalności 105 612 i zadania inwestycyjne zaplanowane w tym dziale 2 147 220 tysięcy. Proszę o pytanie. Mam tutaj dwa pytania teraz. Pani skarbnik, środki na działalność rady i jej organów.
Tak. Chodzi o Radę Gminy? Tak. 540 tysięcy? 713, tak jest sporo. Zaplanowane. No tam, do szkolenia, diety, tak. Wszystko. Tak mało? Autobus? Proszę. Właśnie to teraz mam dwa pytania. Pierwsze, tutaj jak to co mówię, to będzie jedno złączone. Zakup, czasopis jest 48,722 i druga pozycja jest praktycznie to samo, środki na wydawnictwo o dziwnie rzecznik. Razem 145 tysięcy prawie. Księgarnię można mało dołożyć za te pieniądze. Uważam, że to jest troszkę tak przegięcie. I następne pytanie. Budowa budynku archiwum, 2 miliony złotych. No słuchajcie, to jaki ten budynek ma mieć wymiary, rozmiary, 2 miliony złotych? Powiem Państwu, że koszt budowy budynku takiego, no przykładowo mieszkalnego, nie? Z tym to jest 300 tysięcy złotych. Z wykończeniem. Bo tam nie będzie bubieczego, tylko jakieś regały, ogrzewanie i to wszystko. Jakiś mały sanitarium. Czy to nie jest to tam z OVPN, że klimatyzacja, mikroklimat, szafy przesuwane, coś takiego? Takie są przepisy dzisiaj przy każdym roku. Gdzie to będzie, jeśli można? Przepraszam, to chyba też dawno zdawaliśmy, kupowaliśmy sobie wieloletnie z tym. To miejsce dzisiejszych garaży, które są dzisiaj tutaj z tyłu za urzędem, te garaże są w stanie średnim, to technicznie. W związku z tym zadecydowaliśmy, że one zostaną rozebrane i w tym miejscu będzie budynek. Te garaże jakby zostaną wykonane w ramach tego budynku, czyli parter to będą garaże łącznie z garażem dla policji również, natomiast na piętrze będzie budynek, będą pomieszczenia archiwum plus to odpowiednie zgodne z przepisami pomieszczenia dla archiwisty, socjal, klatka schodowa plus jeszcze takie dwa pomieszczenia biurowe, które tam również wyszły jakby z tego instytutu. I tutaj jest tym budynka w archiwum. Przepisy mówią jasno, one muszą być wyposażone w klimatyzacji, muszą być odpowiednie standardy, ten budynek jest zaprojektowany ze wszystkimi przepisami dotyczącymi archiwum. No a co z tymi, bo nie odpowiedziałem ani pani skarbnik, ani niektórzy, do 48,700 i 95 na wydawnictwo, na księgę. No. To są wszystkie... To jest 150 tysięcy pańskami. To jest zaplanowane według wykonania od 16 roku i tutaj są wszystkie czasopisma, czyli te codzienne, które są zaprenumerowane w gminie, książki. Jeżeli stan prawny się zmienia, zamawiamy książki do użytku tutaj służbowego. No te pozycje książkowe są... Proszę pan radny. A jak się pani skarbi te dodatkowe wynagrodzenia? To jest 13. Czy jest 13? Tak. A tak wynagrodzenie, to tak jak tutaj bym liczył razy 12, to tak mi nie wychodzi, bo tutaj jest wynagrodzenia pracowników 5 600 000. Tak, ale to inaczej się liczy, to 13 trzeba to... przepracować 6 miesięcy, tam są obliczane dni obecności. Tak, wprost nie jest. Czy są jeszcze jakieś pytania? Niektórym się nie należy. Proszę. A tych pracowników to żeby wiedzieć, ile by to było w tym urzędzie teraz? 5 milionów wynagrodzenia? Ale szanowni państwo, należy zwrócić, mogę? Teraz pana radny Ziębo. Pani skarbnik, tak z ciekawości, zakup sprzętu komputerowego to tutaj do gminy, czy jest jakaś, będzie jakaś wymiana, czy? No, są sukcesywnie wymieniane sprzęty. A to nie chodzi tylko o komputery, tylko o cały sprzęt, tak? Proszę panie radny Michałowicz. No bo tutaj nowo mam dwie pozycje, 40 tysięcy, 26 tysięcy, razem prawie 70 tysięcy. Czytam, czytam. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych. No i już, następne 70 tysięcy. Pod pozycją koszty
pozostałej działalności. Niżej. Wynagrodzenia bezosobowe. To są umowy zlecenia. Proszę pani radna Tarkowska. A ja mam pytanie, 300 tysięcy na usługę prawną. Ile jest prawników i czy to jest wszystkie koszty, czy jeszcze któryś z prawników jest zatrudniony na umowę o pracę i jest też tam w tym dziale, gdzie te pieniądze mają? Wszyscy na umowę zlecenie? Pieniążki są zaplanowane przez referat organizacyjny i z tego co wiem, to na pewno jest tutaj. Ilu jest prawników? Nie, w ogóle ile w ramach za te 300 tysięcy, a ile w ramach stosunku pracy? Jeśli chodzi o stosunek pracy, natomiast pani skarbnik ewentualnie może powiedzieć pieniądze. Ja mówię o osobach, które mogę powiedzieć. Więc zamiast stosunku pracy jest zatrudniony 1¾ radcy prawnego. I oni nie są w tych 300. Tych 300 jest dwóch prawników. Bo jest obsługa prawna 300. Razem 4. No, bez 1/4. Dobra, 1/3, tak? 3/4. I 3/4 i oni są. Umowa o pracę. Umowa o pracę. Natomiast pan Wiktor Sobiera jest na umowę zlecenie i to są wynagrodzenia już nie ze stosunku pracy. Pan mecenas Król jest na umowę zlecenie, tam jest kwota 2000. To są bez osobowe. To no pan skarb myślał, że te pytania są bezpośrednie. Razem ile ci prawnicy nas kosztują? Łącznie. Pół miliona więcej? I tu bym nic nie chciał powiedzieć. Czyli 1¾ i 2, tak? Czyli no. Łącznie 3. 4 etaty prawnicy. I 3/4. Dwie osoby, można powiedzieć, poza stosunkiem pracy, tak? Przy czym pan Wiktor, no to powiedzmy pełny, tak, można tak, było tak. Dwie osoby to z tej obsługi prawnej, z pracownicy o umowę o pracę 1¾. Czyli jak gdyby 4 osoby, ale 1 osoba na 3/4 etat. Tak. I pan Król, który ma tylko, jak powiedziałem, taki... Ale to gdzie on jest? Tych 1¾, czy w tych? Nie, umowa zlecenia. Plus. Umowa czyli plus, czyli łącznie jest jak gdyby 5 osób. 4. Na sztuki. Nie, na sztuki. To 4 osoby, tak? 4 osoby. Dwie na umowę o pracę i dwie na umowę zlecenia. 4/4. Imiennie tak mówią z pani Krajdus, pani Dąbrowska, pan Wiktor Sobieraj i pan Michał Król. Jeszcze jakieś pytania w tym dziale? Proszę dalej, pani skarbnik. 751, tutaj zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację starego rejestru wyborców. Kwota 1092 zł. Tutaj są to środki budżetu państwa, więc. Kolejny dział Obrona Narodowa, tutaj są zabezpieczone środki 2000 zł w związku z utraconym wynagrodzeniem z tytułu obrony ćwiczeń wojskowych. Coraz nam się przytrafiło w budżecie 2014 roku i planujemy. Trzeba było zabezpieczyć. Tak.
Kolejny dział bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa, ogólna kwota wydatków 2 144 510 000. Na fundusz wsparcia policji kwota 157 000. To są zakup 2 etatów i służby ponadnormatywne. Następna pozycja to są ochotnicze straże pożarne 592 010 zł. I zadanie inwestycyjne w tym dziale kwota 1 355 000 zł plus 36 500 zadania zlecone. Proszę bardzo, pani radna profesor. Od nas lecę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja w imieniu zarządu oddziału gminnego OSP chciałabym złożyć wniosek, aby Wysoka Rada mogła dołożyć do zakupu samochodu 650 000 zł. Z uwagi na to, że taki wniosek zarząd zaopiniował do budżetu. Natomiest no, zaplanowane 100 000 000 zł. Do którego zadania, pani radna? Zakupach inwestycyjnych w tym dziale. Milion złotych, o tym rozmawialiśmy, o samochodzie w Kleszczowie, 250 mieli otrzymać z zewnątrz środki, więc brakowałoby, oczywiście być może, że po przetargu wyjdzie nieco mniej, ale żeby ogłosić przetarg, na pewno będzie potrzeba, bo myślę, że to zadanie będzie jednoroczne. Byłaby potrzebna kwota 1 250 000 i taki wniosek zarząd gminy złożył tutaj. I dla jednostki OSP w Puszczanowicach był też wniosek, żeby 500 000 zł na zakup samochodu. Natomiast jest zaplanowane 100 000, no to 100 000 rozmawiałam, no jeżeli Fundusz Ochrony Środowiska dopłaca do 40%, to do zadania 40%, to do 500 000, to ewentualnie fundusz mógłby dopłacić do 200 000, czyli tak tego zadania nie można by ogłosić, więc w Puszczanowicach no, tego samochodu w tym roku by nie było. Więc tak jak powiedziałam, zarząd na swoim posiedzeniu chyba we wrześniu rozpatrywał wszystkie wnioski, taki wniosek do projektu budżetu złożył. I teraz w piątek mieliśmy również posiedzenie, gdzie dyskutowaliśmy na temat tego projektu budżetu. No i zarząd prosił, aby ewentualnie Wysoka Rada mogła dołożyć tutaj te 650, czyli żeby pozycja zakup samochodu w Kleszczowie było 1 250 000 i zakup samochodu w Puszczanowicach 500 000. A tu nie ma nigdzie 500 000. Jest 100 i jest 1 000 000, a 250. Nie, 650. Jeszcze ktoś chce zabrać? Proszę, panowie. Ja jeszcze tutaj, jestem w pozycji szkolenia. Chciałbym też, abyśmy tutaj, groźba była taka, bo zarząd wnioskował o 70 000. I żeby te 20 000 dołożyć, ze względu na to, że dzisiaj skład zarządu jest 21 osób i jakby nawet przeliczyć to na osoby, gdzie szkolenie tam kosztuje dzisiaj no, każdy no, jednorazowy, a plus mamy jednodniowe, w tym są tam jeszcze różne święta. Także to 50 000 poprzeliczając to w roku ubiegłym brakowało i później w związku z tym musiał być zwoływany zarząd występowania z wnioskiem, bo to jest Dzień Floriana, wszystkie te święta i później wychodziło na to, że ten brakuje na organizację tego wszystkiego. Także to jest też prośba zarządu, żeby te 20 000 do tych szkoleń, tutaj do tych 50 000 dołożyć. I oczywiście tutaj do tego wniosku przyjęłam się pani drożny prezes, bo jest akurat tak się stało, że też jestem zarządzie i zarząd prosił, żeby no to tych 2 samochodów, to te brakujące kwoty, bo nie wiem dlaczego to się stało, bo były planowane inne, a zostały umieszczone inne i jest prośba taka, żeby te brakujące sumy dołożyć. Dziękuję. Czy ktoś chce jeszcze zabrać głos? Ja mam pytanie, bo tu wnioskujecie teraz, zmieniacie i
pół miliona jakiś lekki samochód. To co tam będzie, że pół miliona będzie kosztował? Proszę. Mogę? Panie radny, to jest samochód lekki i tam na tym samochodzie ma się znajdować ratownictwo techniczne, bo OSP wystąpiło z takim wnioskiem, że na tym samochodzie, który my mamy teraz obecnie, tam ratownictwo techniczne się nie znajduje. W związku z tym, że... Techniczne to co? To jest ratownictwo drogowe. No to bym wiedział, jakby to inaczej było nazwane. No może. Ale przecież zaraz. Takie ratownictwo drogowe ma jednostka w Czeszkowie, nie wiem czy w Łęgińsku mają czy nie. Ale szanowny panie radny, z uwagi na to, że krajowy system to, no wie pan, do tych zdarzeń różnych jest. No jesteście w krajowym? No właśnie nie jesteśmy w krajowym, ale za chwilę okaże się, że w związku z tym, że rozwija się, znaczy naszych mieszkańców przybywa, zakłady powstają i były na zarządzie, była taka dyskusja, powiedzmy teraz już z prezesem powiatowym, że za chwilę może się tak zdarzyć, że zarząd powiatowy wystąpi, żeby w Kleszczowie był trzeci krajowy system i w związku z tym no niestety trzeba by było się wcześniej przygotować, żeby ten samochód lekki do tych zdarzeń drogowych, no nie tylko drogowych, bo myślę, że w zakładach też on będzie wykorzystany. Także no, taki wniosek był zarządu, znaczy no, OSP Usłyszanowic i zarządu, poparty przez zarząd gminny. Także no, decyzja należy do szanownej rady. Panie radny, jeszcze dopowiem w tej kwestii, że wielokrotnie na zebraniach walnych w OSP Usłyszanowice podnoszona była kwestia przystąpienia do krajowego systemu, tak jak pan radny Śluga wspomniał. Strażacy, ochotnicy chcą do tego krajowego systemu przystąpić. Warunkiem głównym przystąpienia do tego krajowego systemu jest posiadanie dwóch samochodów i posiadanie samochodu, który ma sprzęt dla ratownictwa drogowego, a z tych zdarzeń do tych wypadków mógł wyjeżdżać. Z tego też względu ja również popieram ten wniosek o zwiększenie kwot na dofinansowanie zakupu tych samochodów, ponieważ uważam, że jest zasadny. Bardzo proszę pani Dana Tarkowska. Ja tylko uzupełnię jeszcze, bo nie powiedziałam, ale nie wiem, czy państwo pamiętają, wniosek z Kleszczowa był o dofinansowanie, był wstępnie przyjęty. Natomiast chcę powiedzieć, że Kleszczów zadeklarował, że zrezygnuje z tego starego samochodu, a może nawet jeszcze z tego Volkswagena, na pewno z tego stara, więc koszty eksploatacji, koszty utrzymania straży w Kleszczowie nie zwiększą się, ponieważ zakup paliwa, kierowca i tak dalej jest, obsługuje ten stary z 91 roku samochód i ten samochód zgodnie z decyzją Rady albo byłby wystawiony na sprzedaż, albo przekazany innej jednostce. W związku z tym byłby to jednorazowy wydatek, a koszty eksploatacji i utrzymania samochodu nie zwiększyłyby się. A korzystając tutaj z obecności państwa, panie radny, no nie, bo są... Państwo są w dyskusji, więc... Proszę wyjątkowo. Proszę. Korzystając z państwa obecności, bo jest tutaj prezes i pan też jakąś funkcję ma, nie? W zarządzie? Wice. Wice? No właśnie, czyli cały zarząd, nie? Nie cały. To nie ma nikt. No członków nie ma, nie? Ale oni to tam głosują. Ja mam takie pytanie. Ile razy do zdarzenia wyjechał w tym roku, w 2016, pojazd techniczny, ratownictwo technicznego, jak to nazywacie, ja to bym nazwał raczej mówię medyczno-technicznego bardziej, nie? Z Kleszczowa i ile razy z Łękic? Teraz w czwartek jest taka podsumowująca spotkanie w Komendzie Powiatowej i po czwartku będziemy wiedzieć, więc na przykład na sesji będziemy mogli poinformować państwa, ile razy która jednostka wyjeżdżała, ile było zdarzeń, a ile było pożarów. Państwo wiecie, że ilość pożarów zmniejsza się każdego roku na rzecz wyjazdu właśnie tych zagrożeń innych, ponieważ wiadomo, że teraz budynki są niedrewniane, murowane i tak dalej i więcej wyjazdów w całym powiecie i w naszej gminie jest do zdarzeń innych niż pożary. To jest po pierwsze. Po drugie, będziemy wiedzieć, ile poszczególna straż wyjeżdżała do ilu pożarów. A po trzecie, chcę powiedzieć, że to też często jest tematem dyskusji na zarządzie,
że Bełchatów jako PSP dysponuje samochodami i dzwoni w pierwszej kolejności do konkretnych jednostek, czyli do pierwszej kolejności do jednostek w krajowym systemie i na przykład Pleszczyk będzie znacznie więcej razy wjeżdżał niż na przykład Żłobnica, gdzie prezes często zgłasza ten temat, że na przykład nie ma dyspozycji wyjazdu, mimo że się pali, no nie wiem, albo jest zdarzenie na drodze Chabielice Piaski. To nie jedzie Żłobnica, bo jest bliżej, tylko jedzie straż i w pierwszej kolejności jest powiadamiana straż z krajowego systemu. Także tutaj ilość wyjazdów jest umierna do tego, ponieważ to nie od jednostki zależy, która jednostka w pierwszej kolejności jest powiadamiana i która wyjeżdża do danego pożaru. Ale taką informację będę mogła przedstawić po czwartkowym spotkaniu Państwowej Straży Pożarnej. Dziękuję, proszę Pan Radny Siłów. A jeszcze wracając do, jeśli tu rozmawiamy o kto ile wyjeżdżał, ale do Kleszczowa, to na zarządzie żeśmy ostatnio rozmawiali i Kleszczów powiedzmy zasugerował, znaczy zadeklarował, że samochód Jelczo na pewno się pozbędą z uwagi na to, że ten samochód już jest, no tam ma już powiedzmy swoje lata i nie spełnia tych powiedzmy takich tych norm, jak powinien mieć to, co powinien mieć na samochodzie. A dwa, jeśli by się tak stało, to muszę tutaj powiedzieć, że samochód Volkswagen nie mogą używać do wyjazdów, do zdarzeń, dlatego że to jest samochód dwuosobowy. A dzisiaj, żeby wyjechać do zdarzenia, to dwóch strażaków nie może brać udziału. I z tego też tytułu można powiedzieć, że no, Kleszczów jako jednostka priorytetowa na terenie gminy Kleszczów, no myślę, że no chyba jest to zasadne, żeby ten drugi samochód miała, no bo to no wynika chyba z arytmetyki, że no tak wychodzi, żeby ten krajowy system miał dwa porządne samochody na całą gminę Kleszczów i nie tylko, bo myślę, że... Trzy, bo we Gdyńsku jest. Tak, ale no to oni nie obsługują tylko dalszego terenu gminy Kleszczów, bo myślę, że wyjeżdżają dużo teraz poza teren naszej gminy, czyli no powiedzmy tak na teren powiatu. Proszę Pana Radnego. Szanowni Państwo, ja trochę jeżdżę po drogach, może więcej niż tutaj nie jeden z Was. Na pewno więcej niż każdy z Was, bo jak wiecie, że ona moja prowadzi działalność sądową, więc ja jeżdżę praktycznie codziennie, robię 100, 200, 300 km różnie. I widzę samochody, które przyjeżdżają do pożarów. Wierzcie w 10, w 8 przypadkach na 10, w 9 przypadkach na 10 jest to zwykły samochód pożarniczy, bo się wylał olej, paliwo, trzeba zneutralizować. Bardzo rzadko się widzi specjalistyczny samochód, nie? Zważmy, że ja tylko zwracam uwagę, ja nie zagłosuję przeciw, bo po prostu tylko chciałbym Was tutaj wszystkim wyczulić. 2 miliony 144 tysiące w tym roku. To jest koszt straży pożarnej. To jest naprawdę potężne, to są normalne, potężne pieniądze. Więc? Albo we wszystko łącznie, nie? 2 miliony ponad. Co będzie, jak kiedyś nie będzie pieniędzy, trzeba by sobie zadać to pytanie, co my wtedy zrobimy? Jak my podejdziemy od tego? Szanowni Państwo, żebyśmy, liczmy, dopóki mamy, żebyśmy tego nie przyinwestowali. Bo ja Wam mówię szczerze i mogę się tutaj założyć, że nie wyjechał więcej jak 10 razy samochód pożarniczy ratownictwa technicznego z Kleszczowa, gwarantuję to, a nie wiem, czy wyjechał 10 razy w ogóle ten z Łękińca. I dobrze, dobrze. Więc uważajmy, żeby nie przyinwestować, bo teraz mamy dwa i ja uważam, że to jest wystarczająco, naprawdę, te dwa samochody. Specjalistyczne. Tak zadecydujecie, tak żeście zawnioskowali, tak będziemy możemy głosować. Ja nie wiem, jak się tutaj pozostali radni zachowają. Ale sprzęt, jaki my nie był, a tym bardziej ratunkowy sprzęt, to on powinien, że tak powiem, na siebie w jakiś sposób, że tak powiem, zarobić. Tu się brzydko mówi, bo ratownictwo nie ma nic do efektu, ale za 5 lat ten sprzęt, tak jak sprzęt komputerowy po roku, staje się już stary. Rozumiecie, o czym mówię? Więc
kupuj od tego trzeci samochód, za 5 lat on będzie stary, będzie trzeba nowy, może kupić następny, nie? Bo tak, stary, nie ma urządzeń, nie ma tych części, ewentualnie by coś trzeba było wymienić, żeby nie przeinwestować w tego. Bo tak samo jak tutaj kiedyś zwracaliśmy tu z kolegą uwagę, że kombajn u nas w gminie wypracował 1000 coś godzin, 21 lat był w gminie Kleszów, ale poczuj, ja to namiętuję. A on powinien wyrobić 5 razy tyle, żeby był na przykład prywatny. Dobrze. I tak samo tu z tym sprzętem. On będzie 5 lat, pojedzie 30 razy do wypadku, będzie przestarzały, się go da gminie Klesza, któreś tam, za darmo, albo się sprzeda za 5000, a teraz się wydaje 500 000. Naprawdę, żebyśmy nie mieli takiego samochodu, to ja bym był całym sercem za, ale mamy już 2. Więc ludzie z Buszczanowic powinni się troszkę zastanowić, czy im naprawdę jest potrzebny taki samochód. Trzecia sprawa, bo państwo, no każdy się boi otworzyć, bo się narazi strażakom. Nie. Trzecia sprawa jest taka, że tam trzeba również ludzi przeszkolić. To jest takie proste. Bo tam się jedzie do wypadku, ktoś ma kręgosłup złamany, się go ruszy, można mu rękę prawie. Dlatego ja bym położył więcej nakład właśnie, żeby wyszkolić takich ludzi typowych ratowników, a samochody dwa, moim zdaniem, wystarczają. Zastanówcie się, żebyśmy naprawdę tej straży nie przyinwestowali. Dobrze, panie radny, ja powiem w ten sposób. Czy zasadne było kupowanie samochodu do SP w ulicy Skani? Ale to... to jest pierwsze pytanie. Druga kwestia, ja pana zapewniam, że jeśli chodzi o OSP Buszczanowice, to są przeszkoleni strażacy, drukowie i mogą swobodnie obsługiwać ten sprzęt, jeśli mi się pojawi w naszej jednostce, bo jest gro młodych osób, które są przeszkolone, panie radny, w zakresie ratownictwa technicznego, medycznego, także tutaj nie ma żadnych mowy. Proszę, ja jeszcze z tego właśnie raz tutaj kwestię odpowiedzi do pana radnego. Ja pamiętam, jak pan radny zawsze podkreślał tutaj, jak bodajże w tamtym roku przy budżecie, żeby nie żałować na szpitale, bo lepiej zapobiegać niż leczyć. I to jest ta sama odpowiedź. Lepiej powiedzmy mieć ten sprzęt i jakby się tak zdarzyło, że nie życzę to nikomu, żeby była taka potrzeba, że ten samochód raz wyjechał tylko w roku, żeby uratować mienie albo no nie wiem, życie ludzkie. To ja myślę, że to jest ta suma do tych innych tutaj wydatków, jakie my robimy, to jest zasadna. Dwa, panie radny, ja powiem tak, zapewniam tu, jak pan przewodniczący powiedział, tych strażaków mamy pod każdym kątem przeszkolonych do tych zadań, które są potrzebne na pewno. Są szkolenia, są na bieżąco, jeśli wychodzą, teraz jest akurat szkolenie medyczne, które się tam po 5 latach kończyło, teraz jest uzupełniające. I zapewniam pana, że z każdej jednostki po 10 druhów się zdeklarowało i idzie. Na dzień dzisiejszy w naszej jednostce w Buszczanowicach jest przeszkolonych, przebadanych 25 druhów gotowych, 24 na dobę do wyjazdu. I powiem panu, że przez, jak ja pamiętam, ostatni jakiś tam okres czasu nie było zdarzenia, żeby jednostka, powiedzmy, nasza Buszczanowice odmówiła jakiegokolwiek wyjazdu. Dziękuję bardzo. Dziękuję, proszę panią radną. No ja w zasadzie chciałam w tej samej sprawie, trudno tutaj oceniać, ile roboczo godzin wyjechał kombajn czy autobus, a ile samochód strażacki. Strażacki wyjeżdża wtedy, kiedy zagraża życiu lub mieniu. I mamy być przygotowani, tak jak tu pan przewodniczący się powiedział, na bezpieczeństwie nie powinniśmy oszczędzać. Mamy być przygotowani do ewentualnego wyjazdu. Natomiast to, czy autobus, czy kombajn wyjeżdża, porównywać z wyjazdem samochodów strażackich, trudno tutaj, nie zgodzę się w tym przypadku, bo oni wyjeżdżają wtedy, kiedy jest i ma miejsce zdarzenie. A żeby tych zdarzeń, pożarów i innych było jak najmniej, ale żebyśmy byli przygotowani, bo tak jak tutaj pan usłyszał, przeszkoleni jesteśmy i każdego roku szkolenia się odbywają. Dziękuję. Proszę pana dziękuję. Szanowni państwo, jeśli chodzi o straż, o strażaków i o staż w straży, to ja jestem najpoważniejszym, najstarszym strażakiem, mam najwięcej na straży. Mówię wam, naprawdę. Bo wiecie, ile już mam? 38. Panie radny, nie o tym. Ale to nie o tym mówimy. Nie o tym mówimy. Jeszcze raz powtarzam. Ja nie mówię, że na tym trzeba zaoszczędzać.
Odnośnie panie przewodniczący, jeśli pan poruszył tutaj autobus, ten samochód Scania w Wolicy. Były wszędzie wymieniane we wszystkich jednostkach. Wymieniono im w Wolicy. We wszystkich panie radny, Antoniówka, inne. Teraz druga sprawa. Szanowni państwo, ja wam mówię jeszcze raz, żeby nie przeinwestować. Żeby, bo ja gwarantuję, że, bez sensu, tak to się że tam obłożenie na tym technicznym samochodzie ratowniczym jest minimalne. I jest tutaj jednostka, nawet proponowałem kiedyś, i tak było na początku, że tutaj był dyżurny taki strażak cały czas sobie siedział, żeby to było jak najszybsze w Kraszczowie, prawda? Później to jakby z jakichś względów to zostało zlikwidowane. I lepiej jest mieć dwie jednostki zorganizowane dobrze, uzbrojone, że tak powiem, po zęby, czyli jak już jest to Łękińsko i jest ten Kleszczów, to ich dozbroić, dać lepiej na etat temu Sławowcowi, żeby on tu siedział na miejscu, niż kupować następny samochód, który nie wyjedzie, bo jeden pojechał tu, drugi tam i ich nie ma. Panie radny, i to jest bardziej skuteczne. A jeszcze raz powtarzam, jeżdżę po drogach i widzę, na 10 wypadków, do wypadku przyjeżdża 9 razy albo 10 razy samochód radny, duży, który usuwa plany. Pan mówi to samo, panie radny, po raz drugi. Więc mówię, za, to dobrze. Nie wiem, czy to ma, jest całkowicie uzasadnione. No ale dziękuję. Tak, dziękuję. Proszę pana radny, proszę głos. Mam pytanie, panie sterownik. Panie sterownik, tutaj mam pytanie odnośnie rozbudowa strażnicy OSP w Wielkińsku, jedno stanowisko garażowe. Jest no, zabezpieczone 150 tysięcy złotych, a budowa strażnicy w Krzyżowie 50 tysięcy złotych. Na co są te pieniążki zabezpieczone i czy nie wiem, w ciągu roku będziemy dokładać te pieniążki, czy to już jest koniec na tym? Na ten rok. 50 tysięcy przypuśćmy na budowę strażnicy, to jest chyba na projekty tylko. To znaczy ja to powiem, bo ja mam też, państwo też macie WKF, tak? 150 tysięcy to jest 2017, jeśli chodzi o to jedno stanowisko. W 18 50 tysięcy, a w 19 zabezpieczona kwota 1 000 000 złotych. Natomiast na budowę strażnicy w Krzyżowie kwota zabezpieczona 50 tysięcy na 17, na 18 200 tysięcy, na 19 też 200 tysięcy i 600 tysięcy na 20. Łączna zabezpieczona kwota na budowę strażnicy 1 050 000. To są, proszę państwa, patrzcie. Ale panie Robercie, to jeśli chodzi o strażnicę w Krzyżowie, to jest plan na 4 lata? Tak? Trzeba na długo właśnie. Panie, proszę państwa, no po pierwsze, trzeba pani może powiedzieć, że mieliśmy jeszcze nawet działki. No tak, także w miarę podstawowym prawem będziemy to ewentualnie korygować, tak jak wiemy. Te środki, które są na przyszły rok, są tylko i wyłącznie na projekty zaaprobowane. W Krzyżowie już część prac została zrobionych, bo tam już te koncepcje powstały, rozkierowanie, to co żeśmy rozmawiali, więc te 50 tysięcy na przyszły rok na projekty wystarczy. Czyli jest taka możliwość, że 17 rok się da zjeść, nie? Jeżeli będzie pola, jeśli są pójdzie dobrze, bo działki słyszę, są już zrobione. Ale jeśli nie wystarczy, że się koło maja, dziękuję, proszę pani radna Szczęsna. Ja popieram wniosek o zwiększenie środków na zakup samochodów dla 15 SP. Chciałam też, ponieważ rozmawiamy o budżecie, mój wniosek w jakimś tam, jeśli zostanie pozytywnie zaopiniowany i przyjęty przez Radę Gminy, wpłynie na budżet przyszłoroczny, więc skorzystam z okazji w tym paragrafie też może przedstawię ten wniosek na podstawie paragrafu 9 Statutu Gminy Kleszczów. Przedkładam Radzie Gminy Kleszczów projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych w szkoleniach pożarniczych członków Ochotniczej Straży Pożarnej. Uzasadnienie. Gmina zgodnie z artykułem 32 ustaw, ustęp 2 i 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej ponosi koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP oraz koszty bezpłatnego umundurowania, ubezpieczenia członków OSP
i kosztów okresowych badań lekarskich. Członek OSP, który uczestniczy w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala Rada Gminy w drodze uchwały. Ekwiwalent stanowi równoważnik wkładu wniesionego na rzecz ochrony przeciwpożarowej przez strażaka OSP uczestniczącego w działaniach ratowniczych lub w szkoleniu w postaci czasu, wysiłku, zdrowia. I maksymalna wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1,175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2016 roku wynosiło ponad 4055 zł, co oznacza, że ekwiwalent ten może wynieść 23,17 zł za godzinę udziału w działaniu ratowniczym. W związku z powyższym podniesienie kwoty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy będą uczestniczyć w działaniach ratowniczych z kwoty 20 zł, tak jest teraz, do kwoty 23 zł za godzinę udziału w działaniach ratowniczych jest moim zdaniem uzasadnione i proszę Wysoką Radę o pozytywnie zaopiniowanie mojego wniosku i podjęcie stosownej uchwały. I projekt uchwały jest w załączeniu do mojego pisma złożony do biura. Dziękuję Pani Radna. Myślę, że zajmiemy się tym projektem na sesji. O, bardzo by było też, jakby było na sesji przygotowane. Proszę Pan Radny Ziemi. Pani Radna, ja mam do Pani pytanie, Pani Tarkowskiej. Czy to 1,250 to wystarczy na cały zakup tego sprzętu, czy jeszcze będziecie pozyskiwać pieniądze, tak jak rozmawialiśmy na początku roku? I drugie pytanie, czy ten sprzęt ma tylko na, powiedzmy, na swojej pace, tak, specjalistyczne urządzenia? Czy też tam znajduje się być może zbiornik na wodę? Bo ja nie wiem, ja znam się na tym. Proszę bardzo. Panie Radny, temat samochodu dla Kleszczowa był już tu poruszany chyba ze 3 razy. Był wniosek z rządu jednostki w Kleszczowie, że samochód ma kosztować około 1 500 000 zł. Zarząd gminy 1 500 000 zł. Zarząd gminy straży był zaskoczony tym wnioskiem i zaopiniował negatywnie z uwagi na to, że powiedział, żeby poszukali innych pieniędzy. Poszukali 250 tysięcy, stąd też zarząd zaopiniował o pozostałą kwotę 1 250 000 pozytywnie i ma być to kompletny samochód z wyposażeniem. Część wyposażenia Kleszczów ma i oni złożyli również w tym wniosku poprzednio, co tutaj była dyskusja i było na pismo na Radzie, że rezygnują z tamtych samochodów, a te dwa samochody będą się uzupełniać. Natomiast jeżeli chodzi o, no to tyle, co Pan jeszcze... A było ten zbiornik, tak z czystej ciekawości. O, ten zbiornik będzie mniejszy niż tylko i wyłącznie zbiornik, bo on ma być ratownictwo drogowe i ma być ratownictwo przeciwpożarowe, tak? Będzie, ale nie taki, no ja mówię o Kleszczowie. O ten Łuszczanowicach to ma być do ratownictwa drogowego. Natomiast Kleszczu taki samochód zawnioskował. No mówię, że będzie zbiornik i ratownictwo drogowe, z tym, że oni mają sprzęt dodatkowy jeszcze, który już dotychczas dysponują. Tylko ja w roli uzupełnienia Pani Radna przypominam, że te 250 tysięcy, z tego co się orientuję, to było pozyskana to była deklaracja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na ten rok. Na dzień dzisiejszy tych pieniędzy nie ma, bo trzeba występować z kolejnym wnioskiem, tak, Pani Skarbnik? I nie jest powiedziane, czy Wojewódzki Fundusz dołoży się, a jeśli się dołoży, to też nie wiemy w jakiej kwocie na dzień dzisiejszy. Tak, zadeklarował, tak będzie. Oby. Państwo, mamy dwa wnioski. Mamy dwa wnioski. Wniosek Pani Radnej Tarkowskiej o zwiększenie środków na zakup ciężkiego samochodu dla OSP Kleszczów o kwotę 250 tysięcy. Nie. 250 tysięcy dla Kleszczowej, 500 tysięcy dla Łuszczanowic. 400 dla Łuszczanowic.
650. To jest 250 tysięcy na zadanie do Kleszczowa. Do Kleszczowa i 400 do Łuszczanów, czyli łącznie 650. 1 250 000. Dobrze, szanowni państwo. Wniosek w sprawie dołożenia do zakupu ciężkiego samochodu dla SP Kleszczów kwoty 250 tysięcy złotych. Tak. Kto z państwa jest za, proszę podnieść rękę, jeśli ktoś jest przeciw. 250 do tego miliona? Do tego miliona. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? To jakoś dziwnie pan to głosuje, panie. No. Przecież my ten milion też musimy zatwierdzić. To powinno być razem zliczone. To razem, jak pan będzie budżet zatwierdzał, to już... No tak, a to wyprzeje na zadanie. Opiniujemy budżet. Ale jeśli się nie zgodzimy, to, to będzie... Dobrze. Przy... Przy 8 głosach za, 1 przeciw i 2 wstrzymujących wniosek został przyjęty. I teraz kolejny wniosek dla OSP Uszczanowice, 400 tysięcy złotych. Wnioskowana kwota. Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy 7 głosach za, 1 przeciw, 3 wstrzymującym wniosek został przyjęty. I wniosek trzeci pana radnego Ślubi o, jak nam była kwota? 20. O zwiększenie o kwotę 20 tysięcy złotych na, na dziale szkolenia. No jeszcze nie dostałeś. Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku radnego Ślubi, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy 5 głosach za, 2 przeciw i 4 wstrzymujących wniosek został przyjęty. Pani skarbnik, proszę, kolejny dział. Różne rozliczenia. Kwota 53 532 141 to jest wpłata do budżetu państwa, to jest janosikowe. Następna kwota zaplanowana 500 tysięcy to jest rezerwa celowa utworzona na pomoc finansową dla gmin i powiatów. Następna pozycja to jest rezerwa ogólna 600 tysięcy i rezerwa na zarządzanie kryzysowe 900 tysięcy. Te dwie ostatnie pozycje są obligatoryjne. Są pytania? Jeśli nie ma, proszę, następny dział. Oświata i wychowanie. Ogólna kwota wydatków zaplanowana 37 432 545. Na działalność szkół podstawowych kwota 9 328 187. Państwo macie wyszczególnione, jakie kwoty dla poszczególnych szkół. Następna pozycja dla przedszkoli, plan 6 472 793. Na działalność gimnazjum w Kleszczowie kwota 5 280 707. Na działalność zespołów szkół ponadgimnazjalnych kwota 6 096 484. Plus kwoty na dowóz dzieci do szkół 550, stypendia i zasiłki dla studentów 300 tysięcy, stypendia dla uczniów 550 tysięcy i zadania inwestycyjne, budowa żłobka 8,5 miliona złotych. Dziękuję. Proszę pan radny Michał. Ja mam pierwsze pytanie do pani skarbnik. Te 37 milionów to jest tylko z naszego budżetu, czy to z subwencją razem? Mówimy, czy jest... Subwencją z ministerstwa, czy tam z kuratorium, no jak to zwał? Czy to jest tylko z naszego? To jest kwota wydatków. Mówimy o wydatkach, jeśli chodzi o... Ale jeszcze raz pani zadaje precyzyjne pytanie. Czy te pieniądze pochodzą z naszego portfela, z naszej kieszeni gminy, tak, czy również czy jest subwencja? To jest kwota wydatkowa. Jeżeli chodzi o dochody i subwencję oświatową, to jest to 8 milionów 200 tysięcy. Czyli to w tym jest subwencja? Tak.
Tak? Po stronie dochodów jest 8 milionów. Rozumiem. Czyli nas będzie to szkolnictwo kosztować minus te 8, co dołożyli, 29 milionów, minus 8 budowa, no to, to wiadomo, nie? Czyli nas kosztuje 20 milionów, dopłacamy do szkół z naszych pieniędzy, tak? No właśnie, to jest potężna kwota, niewyobrażalna, ale tutaj nie będziemy dywagować. Niech się uczą te dzieci i niech idą jak najdalej z tą wiedzą. Ale takie pytanie, 174 482, co to jest? Kary odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych. To są tak, to sprawa spowódca firmy TADOS przeciwko gminie, zadanie robót szkołowo-podstawowych w Łękińsku, zapłata roboty dodatkowe. To jest ten. Proszę słuchać, szanowni państwo. To są te kwoty. Panie radny, uzyskał pan odpowiedź. To jest ta kwota. Przepraszam, bo tutaj mnie wytrącili troszkę. No to proszę słuchać, panie radny. No ale no proszę pana, jak mnie ktoś pyta, no to muszę odpowiedzieć też, nie? Pani radna. Pani, jeszcze raz poproszę. Sąd Okręgowy w Łodzi, 10 Wydział Gospodarczy, sprawa spowództwa Zbigniewa Firka, firma TADOS przeciwko gminie Kleszczów, sygnatura akt, już dochodzona kwota 140 901, z ustawowymi odsetkami od kwoty. 54, 243, no dobra, już tutaj wiem. I tutaj są wszystkie kwoty wymienione. Pozycja 16, proszę panią, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, 24 900. Tak, to są właśnie też związane z tą sprawą. No i tutaj zakupy inwestycyjne, to mi podpowiadają radni Thermomix, tak? Co to jest? Tak. Gimnazjum zaproponowało taką, taki zakup. Do czego? Środków. Co to jest? Co to ma być? Panu, na co to... Bo jeżeli to tutaj słyszę, podpowiadają, że do gotowania obiadów, to przecież tam jest firma, która obiady przygotowywuje. To po co to? To jest wydatek zaplanowany przez gimnazjum, wpisany do projektu. Nie odpowiem. A dyrektorem gimnazjum jest pan Ryszard, tak? Przez Stowarzyszenia Razem dla Gminy. Panie radny. Dlatego rozumiem, że to tak ładnie przechodzi. Sugeruję panu, żeby pan w środku został. Tym bardziej jeszcze nie przeszło. Dobrze, dziękuję. Dziękuję, proszę pana radny Śluga. Ja też akurat chciałem o ten termomik zapytać, że tutaj mnie radny uprzedził, ale nawiązując tutaj do tego działu właśnie oświaty, ja no tutaj też podzielam tą opinię pana radnego, że niech dzieci się uczą i kształcą, bo to jest ważne, ale szanowni państwo, my musimy brać to wszystko pod uwagę, bo no, dziś jest wszystko dobrze, bo jeszcze mamy z czego planować, ale jak nam się to będzie wszystko przykrócać, no musimy, no niestety, a myślę, że tu w tym dziale doszukać oszczędności, bo funkcjonowanie internatu dzisiaj no 1 700 000, szanowni państwo, no trzeba, nie mówię, że tak jak tu radny mówił, no niech się, trzeba się uczyć, no bo bez nauki nic nie będzie, no ale no kurde, to wszystko jest nasze koszty i no trzeba się na przyszły rok gdzieś, no, czy w przyszłych latach w ogóle zastanowić, gdzie szukać tych oszczędności, no bo jak na tą oświatę 37 milionów, no dzisiaj jest akurat jeszcze tam, bo tu jest z tymi inwestycjami, to jest ta budowa żłobka chyba jeszcze, no to tam 7 milionów, ale kwota jest, czy tam 7,5, no kwota jest te wszystkie nasze stołówki, no już nie wracając, bo jak to wszystko funkcjonuje, ale no na przykład, no, bo tu sobie tak pan radny mówi, no dyrektor sobie zaplanował termomix, nie będę tutaj mówił, ja wiem co to jest termomix i nie wiem dyrektorowi po co jest termomix potrzebny w pokoju nauczycielskim, także no to też jest. Do sesji wyjaśnimy, no właśnie. I takie też na co to jest przeznaczenie? Ja wątpię, że sobie dyrektor kupił termomix do swojego gabinetu. No ale, no ale to po co? To na co? Na wyposażenie czego? Stołówki czy czegokolwiek? No, szkoła to nie jest od gotowania obiadów, tylko od uczenia. Trochę właśnie trzeba się czasami gdzieś no, uderzyć i no bo termomix jest potrzebny na wyposażenie pokoju nauczycielskiego. Tam dyrektora. Nie, no nie, ale taki, no, tak sobie myślę, no, jak gimnazjum wystąpiło, no to... Dobrze, dziękuję panie radny. Proszę pan radny Michałek Odwoca. Też mnie, bo nie do, tam nie dopowiedziałem, szanowni państwo, koszt internatu 1 700. To jeżeli chodzi o koszt, to, jest, to są ludzie z zewnątrz. Tak.
którym dokładamy 1 700 000. Więc tu się kłania czynsz za internat. Bo jeżeli opłatę za internat, no przepraszam, że to nazwałem czyn, bo jeżeli to by było do naszych mieszkańców, jestem gotów, jest okej, okay, ale do zewnątrz ludzi dokładamy 2 miliony prawie, plus tam te rezerwy i wszystko jest okej. Okay. I w powiecie się cieszą, a tam jak dalej pójdziemy w drogi jeszcze, to do dróg powiatowych też dokładamy. I ale drogi za co? Doczytaliście Państwo? Za obsługę tych dróg, za utrzymanie. To my im wybudowaliśmy drogę, daliśmy im drogę i jeszcze na utrzymanie. Panie radny, nie o drogach tu rozmawiamy, proszę. Ale ja podaję przykład. Ja podaję przykład, że te koszty za internat są nie dobrze. Niewyobrażalnie duże. Wnioskuję pan. Mówię, żeby zwrócić uwagę i żeby się komisja spraw tam społecznych, czy wszystkie komisje z powrotem zabrały kiedyś i ustaliły wreszcie opłatę za internat, bo tak nie może być, żebyśmy my 2 miliony do internatu zapłacali. Dobrze, dziękuję panie radny. Pani skarbnik, zakup materiałów wyposażenia do gabinetów lekarskich i gabinetu rehabilitacyjnego. 155 tysięcy, dobrze widzę? 155. Mamy jakąś wiedzę, co chcemy kupić? To już jesteśmy w następnym? Dobrze. Tak? W następnym dziale, tak? O, przepraszam, przeskoczyłem. Ochrona zdrowia. Są jeszcze pytania w tym dziale? Oświata i wychowanie? Proszę bardzo, następny. Ochrona zdrowia. Tutaj kwota zaplanowana 6 027 060 zł. I tutaj rzeczywiście jest zakup sprzętu medycznego. 150 tysięcy złotych. Nie mam przedstawicieli rekrutacji, dokładnie nie wiem. Ja bym prosił może dobrze na sesję, żeby to ustalić, co chcemy kupić. Proszę, czy są pytania w tym dziale? Ochrona zdrowia. Ja mam takie zasługi. 851. Czy są pytania? Jeśli nie ma, proszę pani skarbnik następny. Kolejny dział, pomoc społeczna, zadania zlecone z budżetu państwa, kwota 2919 zł. Na zadania własne zaplanowana kwota 2 290 731 zł. Jeżeli chodzi o, tutaj nie mamy zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Tutaj jeżeli chodzi o 852 pomoc społeczna, został utworzony nowy dział rodzina i tam właśnie większość zadań własnych gminy i zadań zlecona, czyli to 500 plus i tak dalej, mieści się w tym kolejnym dziale, tak? Dlatego w tej opiece społecznej są mniejsze kwoty. Tutaj, jeśli chodzi o te zadania, to co? Bo są one przyniesione za udział. Rozumiem. Rodzina. Ja mamy taką pozycję, opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 430 500. Nie wiem, czy mamy jakąś informację, czy te pieniądze, czy ci ludzie, na których gmina płaci, już znajdują się tutaj w tym domu pomocy kleszczowskim, czy? Nie potrafię odpowiedzieć. Nie mamy co pytać. Czy gmina Szanowni Państwo, są pytania w tym dziale? Nie ma. Proszę dalej, panie skarbnik. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Tutaj na pomoc dla repatriantów zabezpieczona kwota 60 tysięcy złotych. Tak, proszę dalej. Następny dział edukacyjny, opieka wychowawcza. Tutaj mamy zaplanowane środki na zadania bieżące, na działalność świetlic 672 108 zł.
złotych, funkcjonowanie internatu 1 701 307 tysięcy i wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej kwota 490 350 złotych plus pomoc materialna dla uczniów 80 000 złotych, łącznie w tym dziale 2 943 828 złotych. Czy są pytania? Tak, świetlice 678 tysięcy, to trzeba jeszcze do szkoły zbierać. Tak. Na bieżące działalność świetlice. W szkole podstawowej w Kleszczowie, tutaj proszę. Tam 600, tam 600. Mogę tutaj do zdania? Proszę, tylko proszę krótko. Szanowni Państwo, tutaj też zwraca uwagę koszt wycieczek. Przypatrzcie sobie, jak rośnie, fajnie koszty rosną. Gimnazjum 160 tysięcy, świetlica przy szkole 480, ale wycieczki organizowane przy szkole podstawową w Kleszczowie, gdzie podejrzewam jest 3 razy tyle uczniów, co gimnazjum, 135 tysięcy. Tak. Pan dyrektor na pewno jeździ na wycieczkę. Ile jest w Kleszczowie w podstawówce dzieci? A ile jest w gimnazjum? To jest połowa. A kwota jest większa w tym w gimnazjum od 30 tysięcy. Wyjeżdżają za granicę. Proszę? Wyjeżdżają za granicę i bardzo dobrze mają się uczyć. Na droższy wyjazd. Proszę? Ja nie żałuję, tylko mówię, jak się to rozkłada. Im bardziej wpływowy dyrektor, tym koszty po 3 razy. Dobrze, dziękuję panie radnej. Proszę pani skarbnik dalej. Jedną szkołę się rzeźbi, a drugą się gloryfikuje. Nowy dział rodzina. Tutaj na zadanie zlecone i własne kwota zaplanowana 5 191 580 tysięcy. Naświadczenia wychowawcze 3 946 70. Naświadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego 1 249 510. Zadania własne w tym dziale 1 405 20. I tutaj mamy dziennych opiekunów kwota 909 520 zł. Dział rodzina 6 596 600 zł. Dziękuję, czy są pytania? Nie ma. Dział rodzina? Proszę dalej pani skarbnik. Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zaplanowana kwota wydatków 95 261 195 zł. Zadania bieżące to kwota 63 236 195. W tym znaczna pozycja w tych zadaniach bieżących to jest odprowadzenie nadwyżki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Zaplanowana kwota 56 milionów 50 tysięcy. Wydatki majątkowe w tym dziale 32 miliony 25 tysięcy złotych. Czy są pytania? Tak, są. Proszę pana. I właśnie tutaj to, co wcześniej mówiłem, 310 tysięcy utrzymanie dróg powiatowych. To tak, zrobiliśmy im drogę, daliśmy im, jeszcze na utrzymanie mamy im dać. Czy to jest legalne? Utrzymanie drogi powiatowe, OPEŚ. Panie radny, który? Gdzie pan tą drogę znalazł? No nie, z ogółem ten, gospodarka komunalna, ochrona środowiska, tak? Tak. No, na drugiej stronie mam. Następne, proszę państwa, kary i odszkodowania i znowu dla osób fizycznych 146 tysięcy. Mam na żółto wykropkowane, mogę udostępnić. Kara. I następna kara, no ale ta to już jest do ochrony środowiska, tylko tężna, to wiadomo, nie? To czy nie kara, tylko... I tutaj bym chciał pana kierownika właśnie zapytać, jak się pan odezwał, no to fajnie. Gminny system gospodarki odpadami komunalnymi 665 tysięcy. Tak, tylko zarysowo o co to chodzi.
jest ten nasz duży przetarg cały gminny na obsługę systemu dla mieszkańców. Czyli to jest ten skomplikowany trójelementowy, czyli kosze dla mieszkańców, szok plus te gniazda ekologiczne. Rozumiem. I jeszcze jedno pytanie, panie kierowniku, do pana działu chyba. Środki na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi, zapobieganie bezdomności na terenie gminy Kleszów. 155 tysięcy. Tak jest. Aż tyle. To, rozumiem, że to pan spisał z tamtego roku, nie? Coś w tym sensie. Teraz była podpisana umowa na następny rok z schroniskiem wodno-leśniskiego Samiką. Ta 155 tysięcy to są, składają się na to 3 albo 4 może być elementy. Jeżeli dobrze pamiętam, no, mogę się mylić, że to zakładam, że chyba 115, może 120 tysięcy to jest właśnie obsługa schroniska. Część jest zagwarantowana na stałą gotowość lekarza weterynarza do zdarzeń losowych związanych z zwierzętami, czyli incydentami drogowymi związanymi ze zwierzętami, czyli musimy mieć umowę z lekarzem weterynarii, który obsługuje nam ranne zwierzęta w wypadkach. Oprócz tego jeszcze jest pewna kwota zarezerwowana na takie zdarzenia, jeżeli jakieś zwierzęta gospodarskie byłyby pozbawione opieki z jakichś tam przyczyn losowych, na przykład śmierci właściciela i braku przez jakiś czas następców, no to też musimy zagwarantować obsługę, opiekę tych zwierząt w gospodarstwach na terenie gminy. I to też wszystko widnieje w programie zapobiegania bezdomności zwierząt i ochrony nad zwierzętami, który jest zazwyczaj Radzie Gminy w okolicach lutego przedstawiany do uchwalenia, a Rada Gminy ma obowiązek do końca marca, zazwyczaj każdego roku to przegłosować. Tam każdy z tych elementów jest też przedstawiony. Też jeszcze, jak dobrze pamiętam, umowa na wywóz tabliny, która też jest związana z jakimiś... Dobra, mam następne pytanie, że jestem w Kierdżale. Modernizacja parku w Uszczanowicach. Która to jest modernizacja? 500 000 zł. I którego parku? Tutaj tego w centrum, obok Domu Kultury. A, o, nie wiem. Następna. Potężna kwota. Zakup urządzeń na Place Zabaw. 1 900 000. Tak jest. To ma służyć. No dobra, ale ile tych prac? No i ale przecież są wyposażone, nie? To jest też na kwota. Z nami może posłużyć panu kierownikowi. No to mówię. Ze zgłoszonych panie kierowniku, proszę. To jest już taki duży zakres i ten zakup, który przez te kilkanaście miesięcy nie został jeszcze dokonany. Tutaj mamy no, dosyć dużo miejsc na terenie gminy i można podzielić na... Mam zwięźle czy... Nie, dobrze, to zakup urządzeń w kilku miejscach na terenie gminy. No. Zakup urządzeń wraz z nawierzchnią, można podzielić drugi element, a trzeci element tylko na zrobienie nawierzchni. To zależy jeszcze od miejsca. Dziękuję, prawda? Mnie wystarczy. Następne pytanie. Niech pan nie siada. Zakup ciągnika z pługiem ocinierzym do źródłowego otrzymania ruchu. I tam wcześniej było 230 tysięcy, a tu jest 200. Zaraz, proszę panią. Tak? 230 było, a tu jest 290. Pytam o różnicę. Już mogę powiedzieć. Pytam o różnicę. Tam było 230 wcześniej. Ciągnik z pługiem, tam wcześniej no było 200. Kiedyś się ktoś zakopał i szukali się po ściennym. Proszę panią, ja nie mówię, żeby nie kupować, niech pani nie będzie taka nerwowa. Nerwy cywila na bok odłożyć. Tutaj jest na co poeta. A tak to będzie na miejscu. W wojsku mówili nerwy cywila na bok. Rozumie pani? Tam wcześniej było 230, to jest 290. Pytam o różnicę 60 tysięcy, z czego wynika? No ja podam. Ja wspominałem dzisiaj o tym. Piśmie z zakładu komunalnego, to była dokładnie data 19 września, które do nas spłynęło. I też wspominałem, ten ciągnik za około 200 tysięcy złotych, była próba jego kupienia w okolicach połowy roku, lipca, może sierpnia. Okazało się, że była jedna oferta, która była ponad kosztorys. I w związku z tym, w tym piśmie, zarząd przeanalizował
to, co się stało w związku z tym zamówieniem publicznym, skorygował troszeczkę te założenia, jednocześnie tą analizę rynku i podał nową średnią cenę 290 tysięcy. Stąd taka kwota w budżecie. Dziękuję uprzejmie. I teraz panowie, numer najważniejszy. Zgłaszałem, wrzeszczałem wcześniej, że było 480 na maszynę do szybkiego odśniegania. A tu odśnieżania, a tu za punkt wysokowydajnego zespołu maszyn do zimowego utrzymania dróg 990 tysięcy. No to jak to się układa budżet? Co wy myślicie, że my nie wyłapiemy tutaj takich rzeczy? Mam to podkreślone, panie radny. Milion złotych, proszę bardzo. Wnioskowałem wcześniej, żeby tego nie kupować. Po 480 tysięcy. Tu się okazuje, że jest milion. Jeszcze trochę. Rocznik młodszy. Panie radny. Rocznik młodszy i trochę starszy. Wnioskuję nadal, żeby tego nie kupować, bo to nam jest potrzebne jak piąte koło u was. Mówię. Bo my nie mamy dróg takich do takiej maszyny. Wniosek trzeba przegłosować. I składam wniosek, za chwilę go przegłosuję. Pan przegłosuje? No pan przegłosuje, a ja będę głosował. Pani jeszcze wybierze. Proszę pana, i następne pytanie. Zadania służące OS TANGW, zasady zrównoważonego rozwoju. I tu jest milion złotych. Tu bym chciał wyjaśnienia. Zadania służące. Ale pan to czyta dalej. Zakup kolektorów ale tam zdejmowaliśmy, bo było niewykorzystane, a tu jest milion znowu, no. Ale na przyszły rok. A, no w ten sposób. O to chodzi. Także składam wniosek o wycofanie tej maszyny 990 tysięcy, no bo to jest naprawdę chore, ludzie, żebyśmy milion złotych dawali za coś, co by nie stało, bo u nas nie ma takich warunków i to by nie stało. Ale się przyda, będzie się oczywiście, że się przyda. Panie radny, tylko jak spadnie śnieg, to by pan w zakładzie zobaczył, jak się telefon chce spalić. Proszę pana, niech pan, ja jestem też, ja powiem panu jeszcze, momencik, ja jestem też administratorem na, u siebie i mam bardzo dużą działkę, bo mam cały transport. I też wszystkiego od razu nie zrobię. Jak pani zadzwoni, to mówię, najpierw się robi drogi główne, później takie i na końcu dojdziemy do tych. Dlatego u nas też trzeba zrobić te, co służą przejazdowi ogólnemu, później na ostatku zejść do uliczek osiedlowych i będzie okej. Okay. Ale ten sprzęt pan doskonale wie, że w naszych warunkach jest wykorzystywany w roku 30 dni. A resztę stoi. Dobrze, wszystko panie radny? To nie to znaczy, że mamy nakupić teraz 150 pługów, żeby wyjechały w godzinę. Panie radny, wszystko. Wszystko, więc zwracam uwagę, jak się planuje budżet w gminie Kraszów. Myślę, że trochę grosza tutaj wyłapałem takiego, co tak się rozchodzi po prostu. Dziękuję uprzejmie. I wniosek mój jest aktualny. Proszę to zadanie zdjąć, bo to nie ma sensu. Milion złotych. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania wniosku pana radnego Henryka Michałka o zdjęcie tego zadania z budżetu. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku pana radnego, proszę powiedzieć rękę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy 4 głosach za, 4 przeciw i 3 wstrzymujących wniosek nie uzyskał akceptacji. Czy są jeszcze pytania w tym dziale? Nie ma, proszę na 921, modułaj ochrona dziedzictwa narodowego, dotacje dla samorządowych instytucji kultury, dla gminnego ośrodka kultury 5 148 tysięcy złotych, dla biblioteki kwota dotacji 715 tysięcy złotych. Następnie kwota zaplanowana w tym dziale 160 tysięcy na organizację imprez kulturalnych, stypendia w dziedzinie kultury. Panowie, proszę o spokój. 155 tysięcy złotych. Następnie dotacje na wykonanie zadań w zakresie kultury, harcerze, seniorzy, orkiestra 150 tysięcy złotych, na kary odszkodowania 458 682 plus koszty postępowania 12 200 i zadania inwestycyjne
wynająć 550 tysięcy złotych. Dobrze, ja mam teraz w tym dziale kilka pytań. Panie kierowniku, modernizacja Domu Kultury w Wolicy i modernizacja placu wokół Domu Kultury. Z tego co wiem, chyba Dom Kultury w Wolicy już był odebrany, tak? Ale to było drugie pytanie. To są te niezapłacone jeszcze środki? Tak, mamy cały czas sprawę rozliczenia z poprzednim wykonawcą. Jest pewne kwoty są oddane w depozyt, roszczenia są od wykonawców tego poprzedniego generalnego, w związku z tym musimy mieć tutaj zapewnione. Dobrze, dziękuję. Pani skarbnik, tutaj mamy dotacje na wykonanie zadań w zakresie kultury. To są te stowarzyszenia nasze, tak? A gdzie są pieniądze dla krwiodawców zabezpieczone? W którym dziale? Powinny być w ochronie zdrowia. Nie podoba mi Czyli na sprzedawców, tak? No mogą być na sprzedawców. Ale z tego paragrafu nie będę zapłacić. Dobrze, a teraz mam takie pytanie. Czy jest możliwość przygotowania nam na sesję tutaj rozbicia tej kwoty? Mamy ogólną kwotę 150 tysięcy, mamy harcerze, seniorzy i orkiestra. Czy możemy uzyskać informację, ile planuje się na poszczególne stowarzyszenia pieniędzy? Tak, dopytam referendum elektrycznym. Ponieważ pamiętamy, że była jakaś dyskusja na którejś komisji o orkiestrze i powstało stowarzyszenie. Ja jestem ciekaw, jakie zadania realizuje to stowarzyszenie, którego nie realizuje GOK, który w pełni finansuje naszą orkiestrę. Dlatego chciałbym dowiedzieć się, może być na sesji, jakie środki urząd planuje na to stowarzyszenie przekazać. Dobrze. Proszę Panie Radny Michała. I po raz kolejny. 200 tysięcy remont KDS Solpark. Pozycja jest tak. Ale to następny. Oj, przepraszam, tak. A nie, to nie to. A kary i odszkodowania to w tym, tak? Tak, już mówię Panu. Kary i odszkodowania, zauważcie Państwo, prawie pół miliona złotych. Ja bym to razem zliczył, to jest grubo. Panie radny, Pan pozwoli odpowiedzieć. Pierwsza sprawa dotyczy, to jest sprawa Budmu przeciwko GOK, zadanie remont Domu Kultury Antoniówka. To są obciążenia za media. Potem duża kwota, też właśnie Zieliński, firma Budmu. Nie zgadzają się z naliczonymi karami. Jest to kwota główna 301 725 000 plus odsetki. Stąd taka duża kwota. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę, dział następny, Pani skarbnik. 926 kultura fizyczna, kwota zaplanowana 4 326 790 zł. I tutaj dotacja na wykonywanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu 1 750 000. Utrzymanie terenów rekreacyjnych, urządzeń sportowych 380 000. 500 000 na basen, zajęcia sportowo-rekreacyjne. Stypendia sportowe 100 000. 200 000 remont Solpark. 237 790 kary i odszkodowania. I kwota na zadania inwestycyjne 1 130 000 zł. Jeżeli chodzi o te kary, to już mówię, czego dotyczą.
Jest sport, system, spółka ZOO, zadanie budowa boiska, plac zabaw Antoniówka, nie zgadzają się z karami oraz zapłacone do zarobotu. 30 700. Ja to panie radny powiedziałem, to 1 100 wyszło. No tak wyczyłem. Czy są pytania? Proszę panią. Mam. Proszę panią, 1 750 000 to znaczy będzie ogłoszony na konkurs, tak? Na obsługę czy tam przetarg, nie wiem jak to jest. To jest to, co w ostatnich latach wygrywała zawsze, wygrywał Omega, tak? Nasz klub, tak? To jest to? To jest to. Ale tutaj są jeszcze czwarki lekkoatletyczne jeszcze. No bo oni tam w granicach miliona. Właśnie tutaj chciałem dopytać. Panie skarbnik, to chciałem dopytać, bo tam było, jak o ile dobrze pamiętam, to jest w granicach miliona, nie? Dla Omegi to tak się ukartowało. A tu jest 1 750 000. Więc co w co jeszcze chodzi? To są dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. To jest na podstawie uchwały o sporcie. Tutaj dostaje promocję Omega. I również są zabezpieczone środki na lekkoatletyczne czwarty jeszcze na... No ale dobra, to na to samo zadanie, co w tamtym roku, dostaną w tym roku więcej o 750 000 czy 700 000. Ale zaraz, bo ja mam tu średniocze. Przedstawionego przez referat merytoryczny, jeśli chodzi o wykorzystanie dotacji, ja zaraz powiem. No bo utrzymanie terenu i to są odrębne sumy niżej, nie? Więc nie wchodzi w to. W tym roku dotacja na wykonywanie zadań w zakresie kultury sportu była kwota wykorzystana na ten moment 1 625 000 zł. I była bardzo podobna. Dlaczego pytam? Dlatego pytam, że są to potężne pieniądze i tu wcześniej chyba na sesji zgłaszałem wniosek, który mieszkańcy zgłaszali, żeby objąć szkoleniem takim na obozy, co wyjeżdżałem, kondycyjno-treningowe dzieci w wieku 10-12 lat. I myślę, że przy takiej kwocie to się chyba to zmieści. Dlatego tutaj pytam. Myślę, że tak. Mam zapisane? No, tylko pan wtedy troszeczkę przesadził, bo jak ja też mówiłem języka w tej kwestii, to chodzi o około 20 osób. Nie, pan, bo pan Wójt rozszerzył, że inne grupy. Więc to jedna grupa to jest 20 osób, ale są trzy grupy wiekowe. Tam jest, że jest 60, w sumie jest 60 dzieci. Bo gdy wesprzemy to, o czym ja mówiłem, to tamci od razu się obudzą. Więc żeby nie podzielić dalej ludzi, trzeba zapewnić wszystkim tym dzieciom. Dlatego to tak wychodziło na to, oscylowało około 50-60 tysięcy. Bo trzy grupy w sumie. To jest pierwsze. A mówię o 150. I remont KDS, znowu 200 000. Co tam? To jest remont hali bezprzewodowej, przedziałem na remont hali basenowej z tych środków, które były pozyskane z zabezpieczenia na rzecz tego wykonania umowy firmy Polimex Mostowska. No ale to są fundusze gminy, nie są gminy? A... Bo myśmy tam musieli dać taką jakby nie wcześniej, nie, tak pieniądze wzięli, jakby za taką zastaw taki, tak? To było to? Gwarancja taki zastaw, tak? Polimek z racji tego, że nie wysuwał czterech, zapłacił nam z należnego wykonania umowy około 3 milionów złotych i z tych pieniędzy są prowadzone różne prace teraz w trakcie. Również składam wniosek, tak jak w tamtym przypadku, żeby było to rozpisane, co za te pieniądze ma będzie zrobione. Bo pan, szanowni państwo, przecież tam jest grupa ludzi, zarząd, rada nadzorcza, i to już jest, jak powiedziałem wcześniej, spółka, można powiedzieć, że komercyjna, bo to nie jest spółka, która zapewnia tylko obsługę dla naszych mieszkańców, komunalną i tak dalej. Oni mają zarabiać pieniądze. To tu jest 200 parę, tam 60, gdzieś tam jeszcze z fundacji pozyskają, to jest 2 miliona, prawda? No ja. To zero zysku tylko na stratach jadą, a w sprawozdaniu dochodzę. Ale w tej drugiej kwestii też. Ale to pan wybudował basen, który się syfie. Proszę panią, ja wybudowałem, ale po to był zakład utworzony, że mam przynosić zyski. Jak pani ma swoją działalność gospodarczą, nie będą przynosić zysku, to pani nie będzie prowadzić tego, bo pani nie radny, będzie dokładać. Więc mówię, składam wniosek, żeby wszystkie prace, które są obciążone pobieraniu tutaj pieniędzy z budżetu gminy, były rozpisane na nuty. Co za co mają pamięć zrobione. Dobrze, zwrócimy się do wójta. Nie.
Nie no, mówi, dlatego tam to żeśmy głosowali, więc proszę, składam wniosek i trzeba go przegłosować również. Do sesji ma być napisane, o co chodzi. Dziękuję. Proszę sprecyzować. Jeszcze raz mówię. Za kwotę? Tutaj jest 200 tysięcy, tak? O, jeszcze jest drugie do KDS, to właśnie, 60 tysięcy. Następne, czyli jest za 260. Za 460. Za 460, bo następna jest kwota. Rozbudowa i prace unowocześniające, to jest 200, wyżej jest 200, to jest 60. Za 460 tysięcy. Ma być wypisane kosztorys. I tam wcześniej 60, to głosowaliśmy wcześniej. To jest razem 520 tysięcy, to jest pół miliona. Wniosek. Jak więc mówię, kosztorys, co ma być robione, wyszczególnione prace, ile co kosztuje. Za te pieniądze. Za te 460 plus tamto 60, za te 520 tysięcy. Tak nie może być, proszę Państwa, żeby pół miliona sobie ktoś wystąpił i pyk mu dawać pół miliona, gdzie jest grupa ludzi odpowiedzialnych. Dobrze, dziękuję. Firma. Zapisany wniosek, zaraz będziemy głosować. Proszę Pani Radna Szczęsa. Ja zauważyłam, że w tym dziale kultura fizyczna jest zaplanowane 100 tysięcy na stypendia sportowe. Natomiast w tym poprzednim dziale 155 tysięcy na stypendia w dziedzinie kultury. Wnioskuję, żeby zwiększyć kwotę na stypendia sportowe o 55 tysięcy. Żeby była taka sama kwota na stypendia w dziedzinie kultury, jak na stypendia sportowe. Nie ma sportowe. Proszę pana radny Ziemi. Pani skarbnik, co mam rozumieć pod pojęciem termy kleszów i zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych, czego to będzie dotyczyć, i modernizacja obiektów sportowych, czyli to chodzi o boiska sportowe na terenie gminy? Poproszę o pomoc pana radnego. Tak, modernizacja obiektów sportowych to chodzi o boiska sportowe, to boiska wielofunkcyjne, bo tam ciągle w ciągu roku są jakieś rzeczy do zrobienia z tego zadania. Następnych rzeczy, które zdecydowanie terenów sportowych operacyjnych, to są te zadania, o którym dzisiaj rozmawialiśmy. Dziękuję, proszę pana radny Ślubę. A jeszcze, panie kierowniku, a przebudowa boiska sportowego w Żdownicy? Tam kwota jest nieduża, ale tutaj wniosek jest zrobiony, została dokumentacja o na temat wykonania tam kortu tańcowego plus pewne modernizacje, modernizacje trybun. Tam tak powiem szerzej to jest. W zeszłym roku na ten temat też była dyskusja, postanowiono, że to kort tańcowy nie będzie realizowany. Panie radny, panie radny, mimo wszystko nie będzie nas, żeby finansować pewne przeróbki na trybunach, ale komisji nie będzie. Takie odrodzenie między przedmiotami a przepisami. Tak, panie to co zrobić? Przepisy wymagają. Weź przegłosuj to i leczkę. Proszę, żeby strefa kibiców była drzewana od boiska. I to jest 20 tysięcy, to są na przeróbki. No to jest... Ale to są na papiery, rozumiem. Tak. Nie, to jest jakby już dalej. Chce pan zrobić wszystko, pan zrobić, żeby wejść się. Nie, tutaj jeszcze są zapisane środki w 2018 roku, 400. Te korty zostały już trzymane, bo ta dokumentacja była szersza, dokumentacja jest zrobiona, już była przedstawiona. Natomiast w ramach tego tylko przerabiamy pewną część trybu, nie robimy to odwrócenie rządu. Tak jak mówię, przepisy miejskie wymagają, żeby strefa gminy była ogromna, zrozumienie do tej strefy. Tak jak jest w ulicy, tak jak jest w Głowodzie, tam wcale jest zgłoszone, jak jest pewne rezerwowy, przyjęcie rozgrywka, jak jest tam dlatego nie. I te 20 to są na teraz takie drobne prace. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Mamy dwa wnioski. Wniosek pana radnego Henryka Michałka o 520 tysięcy rozpisane, co jest przedstawienie kosztorysu remontu solparku. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku, żeby nie rękę nacisnąć przycisk? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W 4 głosach za, 4 przeciw i 3 wstrzymujących wniosek został akceptacją. Wniosek następny pani radnej Agnieszki Szczęsnej. Pani radna, o
zwiększenie środków na stypendia sportowe o 55 tysięcy, czyli do kwoty 155 tysięcy. Stypendia sportowe, tak? Dobrze. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku Pani Radnej Szczęsnej? Proszę powiedzieć, jak nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy 7 głosach za, 1 przeciw i 3 wstrzymujących wniosek został przyjęty. Szanowni Państwo, ja również mam wniosek w tym dziale. Składam wniosek o utworzenie zadania budowa kontenerów na boisku sportowym w Łuszczanowicach. Z racji tego już podjęliśmy się decyzję, że w takiej formie to realizujemy, także żebyśmy znowu nie czekali rok. Panie kierowniku, na jakiś projekt, wstępną koncepcję, może Pan coś powiedzieć? Kontenery, myślę, że kontenery, szanowni Państwo, jeśli nie zabezpieczymy środków w budżecie, znowu możemy mieć aż 50? Problem, że dobrze dostanie, tak? Na sam projekt nie starczy tylko 20 tysięcy. Dobrze, zabezpieczmy 50, przecież tu... A jeśli to na kontenery też trzeba projekt mieć? Oczywiście. Proszę Państwa, tą procedurę specjalnie nie wydłużam, bo najdłuższe procedury to są procedury związane z mediami. Nie wiem, że tego kontenera nie posłyszono, że kontener w kanalizacji jest sam kontener przymurowany, tak bardzo na tego szpiegu nie wpływa, jak te wszystkie przyłącze do wyliczenia mediów, gdzie kod zabiera się od czasu. Dobrze. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania. Panie Radny, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku o utworzenie zadania budowy kontenerów na boisku sportowym w Szynowicach dla zabezpieczenia kwoty 50 tysięcy w budżecie? Proszę podnieść rękę, czy jest przeciw. Kto jest przeciw? Wniosek przyjęty jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Czy są w tym dziale jeszcze pytania, szanowni Państwo? Ten projekt możemy przekazać. Projekt? Nie. Zresztą na wniosku. Szanowni Państwo, czy do, chwileczkę, czy do projektu jeszcze są jakieś uwagi? Nie. Ja mam swoje zdanie. Odrębne. Jeszcze nie będziemy głosować całości, Panie Radny, tylko pytam, czy do projektu chyba, że to są wnioski. Wniosków nie ma, ale... Proszę. Przed głosowaniem mogę. Ale jeszcze głosowania nie będzie nad całością, ponieważ jeszcze wnioski mamy. Czekaj. Więc rozumiem, podejrzewam, że chcę Wam to powiedzieć na koniec, tak? Tak. Przed samym głosowaniem. Tak. To jeszcze nie ten czas. Jeśli nie ma, Szanowni Państwo, uwag co do projektu, to teraz powinniśmy przejść do wniosków. Ogłaszam 5 minut przerwy.